prawie własności gruntu i w częściach wspólnych budynku i urządzeń. W budynku 24 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania młodych wyborców w procesie zbliżających się wyborów samorządowych. Podpunkt 10. Uchwała nr 63/385/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest już 13 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Cezarego Cichockiego. Przyjmuje pan? Dobrze, dziękuję. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 62 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 62 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 6 lutego 2024 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy, protokół z 62 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 18 stron maszynopisu i 18 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera w swojej treści usterek z zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci, protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu, nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 62 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o głosowanie. Państwo radni, proszę o głosowanie. Się pojawiło. Za przyjęciem protokołu z 62 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich jest 13 radnych za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 62 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętej na 62 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 6 lutego 2024 oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 62/369/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2024-2033. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 62/370/2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 62/371/2024 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 62/372/2024 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka z o.o., której gmina Jeziora Wielkie jest jedynym wspólnikiem. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 62/373/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 62/374/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres kolejnych 3 lat umowy najmu części nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 62/375/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę. Punkt 8. Informacja o przygotowaniach i realizacji inwestycji zaplanowanych na 2024 rok. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Na rok 2024 mamy zaplanowanych sporo inwestycji, mimo tego, że te środki w budżecie wydawałoby się na początku były troszeczkę skromniejsze. Jednak tych inwestycji uważam, że zostało zaplanowanych sporo na ten rok. W dużej mierze też to będą projekty na różnego rodzaju drogi, rozbudowy i tak dalej. Pozwolę sobie przeczytać właśnie za chwileczkę, na co głównie te pieniądze będą przeznaczone. 50 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi gminnej Kościeszki przy Słów. Tutaj na wniosek, przychylam się na wniosek pani radnej z Kościeszki, która walczyła przez te 5,5 roku, więc w końcu ten projekt będzie realizowany. No dzięki temu, że mamy już te, tak jak obiecałem, te najdłuższe odcinki dróg zrealizowane w końcu i obiecałem też, że jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw te długie odcinki i te strategiczne, gdzie autobusy jeżdżą, gdzie przemieszczają się mieszkańcy, są w pierwszej kolejności, a te krótsze odcinki będziemy realizować w dalszej kolejności. Udało się zrobić tych dróg bardzo dużo. Teraz będziemy robić te drogi, te krótsze odcinki dróg, co będziemy realizować w pierwszej kolejności projekty, a budowa, zobaczymy jak to będzie wyglądać, no, kiedy będzie realizacja, tego nie jestem w stanie przewidzieć. Mam nadzieję, że w tym roku. Chociaż wykonanie samych projektów przedłużyło się już, no, wykonawcy projektów potrafili wykonać te projekty w miesiąc, półtora do dwóch. Teraz to się tak troszeczkę rozciągnęło z tego powodu, że tych inwestycji z Polskiego Ładu było bardzo dużo i ten czas oczekiwania, no, rozciągnął się troszeczkę nawet do roku, półtorej. Więc to się zmieniło, ale z tego co słyszę, to już w tym roku nie będzie Polskiego Ładu, więc tych inwestycji będzie zdecydowanie mniej, więc zakładam, że tych projektów będzie też mniej i ten termin się skróci troszeczkę. Oby dofinansowania były z innych źródeł, bo Polski Ład to był taki strzał w dziesiątkę, prosty wniosek, proste rozliczenie, inwestycja wykonana, tylko żeby się faktury zgadzały, to było najistotniejsze. Kolejna kwota 50 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi Berlinek, droga krajowa. Drodzy Państwo, tam rzeczywiście w niektórych miejscach ta droga już się pozapadała i przyznam się szczerze, że byłem przekonany, że to jest droga powiatowa. Pan sołtys wyprowadził mnie z błędu i rzeczywiście sprawdziliśmy, to jest droga gminna, która też wymaga remontu i to pilnie, więc postanowiliśmy też wykonać projekt, tam nie pamiętam ile jest, 400 chyba metrów czy z kawałkiem, coś takiego, więc też będziemy dokumentację na to opracowywać. Kolejna kwota 200 tysięcy złotych na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy. Drodzy Państwo, po tych wszystkich remontach na zewnątrz, które nam się udało wykonać i ta gmina już na zewnątrz wygląda bardzo ładnie i częściowo zaczęła wyglądać już lepiej w środku. No jeszcze się okazało, że teraz no, tutaj prac jest sporo, łącznie tutaj z korytarzami i tak dalej. Łazienki jeszcze mamy do zrobienia, do skończenia. No i chciałbym, żeby ten urząd jak na zewnątrz ładnie prezentuje, tak samo żeby się prezentował ładnie i w środku. Jeżeli będziemy z tego korzystać, to no, tam jeżeli Państwo radni i Państwo przebywają w urzędzie, no to te ściany, już to wszystko to wygląda tak, że trzeba odmalować, ale jak zwróciłem na to uwagę, to odmalowanie ścian niewiele da, bo tam są i krzywe ściany i powyrywane i to tak było przykrywane farbą. Chciałbym to zrobić na tip-top, łącznie z
w jakiś sposób musimy pochować te kable w ścianach, bo te kable wiszące nad głowami to też tak nieciekawe i niestetycznie wygląda. No ale taką kwotę przeznaczyliśmy, zobaczymy na ile nam się uda za te pieniądze zrobić. Mam nadzieję, że wykonamy kompletny ten remont, bo tam jeszcze musimy wymienić drzwi, bo te drzwi też już są mi poobdzierane i tak no nie ma tego efektu wizualnego. A witam serdecznie pana wicestarostę i pana wiceprzewodniczącego, dobrze mówię? Panie Bartecki, radnego powiatowego, o. Drodzy Państwo, kolejna kwota 30 tysięcy na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich na nadzór inwestycyjny, bo ta budowa już jest rozpoczęta. Nawet już wykonawca chciał zwozić materiał budowlany i on mówi na spokojnie, jak będziesz tam miał zaczynać pracę, to musi być teren ogrodzony też i tak dalej, więc ten materiał będzie zwożony prawdopodobnie w tym tygodniu. Prawdopodobnie i mają już ruszać, bo projekt poszedł do wszelkich uzgodnień, także poszło to i udało się to przeprowadzić błyskawicznie. Także jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku będziemy się cieszyć nową OSP w Jeziorach Wielkich. Także, drodzy Państwo, to dzięki Waszym decyzjom udało się to przeprowadzić tak sprawnie i będziemy mieli taką jednostkę z prawdziwego zdarzenia. Ja to powtarzam, mam nadzieję, że powiatowi, witam Pana Starostę, powiatowi też się uda pozyskać środki na wybudowanie tego OSP i siedziby Policji Powiatowej, no bo dobrze by było, żebyście mieli troszeczkę ładniejszy budynek od naszego, bo to będzie trudno teraz sprostać takim wymaganiem, jak u nas to powstanie rzeczywiście coś zaprojektowane i zaplanowane, to powiat będzie miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Ale życzę Wam tego z całego serca, bo też ta siedziba jest potrzebna. Kolejną inwestycję to jest 75 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie. Drodzy Państwo, w Wójcinie, może wyjaśnię pokrótce, nie mają żadnego pomieszczenia takiego socjalnego. Nawet przerobili sobie pomieszczenie magazynowe na socjalne, ale to nie jest tak, jak powinno być. Nie mają nawet gdzie usiąść się spotkać, więc a nie chcą korzystać z pomieszczeń świetlicy, więc to nie będzie jakaś duża rozbudowa, ale ten projekt chcemy, ten budynek przedłużyć, troszeczkę rozszerzyć z tyłu, żeby mieli też taką siedzibę, aby Wójcin nie czuł się gorszy niż Jeziora Wielkie. Drodzy Państwo, kolejną inwestycją są, zabezpieczyliśmy środki własne na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Wójcinie. To jest 500 000 zł. Pół miliona złotych, no straż cały czas zabiegała o ten samochód. Udało nam się ten samochód pozyskać, jakiś samochód na tamte czasy. Myślałem, że to jest bardzo, bardzo fajny samochód i będzie spełniał ich oczekiwania. Tym bardziej, że postaraliśmy się o ten samochód na wniosek samych strażaków. No okazało się, że to jest samochód trzyosobowy i nie do końca są zadowoleni z tego samochodu. Ale nic się nie stanie, bo jeżeli już zakupimy nowy, to ten z Wójcina bardzo chętnie przejmie jednostka z jezior i nie będzie kłopotu ten trzyosobowy, tym bardziej, że jeziora już mają 6- czy 7-osobowy nawet, więc bardzo chętnie i to się nam przyda, jeżeli chodzi o ochronę PPOŚ. Przy oczywiście dofinansowaniu, bo z tego, co mam informację, to było zresztą na spotkaniu wigilijnym, pan wicemarszałek mówił, że będą środki różnego rodzaju na różnego rodzaju inwestycje. Zakładam, że będą i to ten wkład własny zabezpieczyliśmy. No różne są opinie. Strażacy w Wójcinie na spotkaniu twierdzili, że można kupić już za 700-800 samochód. No ja jak się orientowałem, to za te 700-800 to ten samochód taki by był no, nie za ciekawej jakości, więc mówię, no musi być też jakiś firmowy ten samochód i żeby troszeczkę posłużył. Kolejna inwestycja to jest dotacja celowa do budżetu dla jednostek OSP w Jeziorach Wielkich. To jest na zakup sprzętu z projektu Bezpieczny Kujawy i Pomorze. O ile sobie przypominam, to będzie zakupione urządzenie do nabijania butli tlenowych do Jezior Wielkich. Ich urządzenie do hydrauliczne, do cięcia chyba, o ile pamiętam też, nie pamiętam wartości, ale nożyce takie elektryczne i hydrauliczne i takie same też podobnej jakości nożyce będą zakupione do Wójcina.
na remont budynku pomocniczego przy szkole podstawowej w Wójcinie. To jest ten budynek socjalny przy nowo wybudowanej sali, którą za chwileczkę będziemy oddawać. Już dokumenty są złożone, pan strażak odebrał na szczęście wczoraj i wszystko tak jest tak, jak powinno być. Złożyliśmy tylko dokumenty i w przyszłym tygodniu mamy uzyskać już pozwolenie na użytkowanie, więc jeszcze na początku kwietnia przekażemy ten budynek do użytkowania, jak wszystko dobrze pójdzie, oczywiście szkole podstawowej w Jeziorach, w Wójcinie. Musimy tam wyremontować jeszcze pomieszczenie, które będzie przeznaczone na siłownię, z tego względu, że okazało się, że tam jest podłoga pozarywana i tak dalej, więc trochę trzeba będzie włożyć, plus elewacja zewnętrzna i ewentualnie jakieś tam płytki, drzwi i tak dalej. W Wójcinie chciałbym ten budynek już tak dopieścić, jak jest dopieszczony w Jeziorach Wielkich, żeby to było zakończone, bo jeżeli nie zrobimy tego od ręki, to może się okazać, że już tego nikt nie zrobi, bo to dopóki są pieniądze, to korzystamy z tego, tym bardziej, że te środki były zabezpieczone w zeszłym roku, ale nie zdążyliśmy tego zrealizować. I też chciałbym tam zrobić dla dzieci takie, powiedzmy, jak coś w jeziorach, i ławeczki, i jakiś kawałeczek chodnika, trawkę i tak dalej, żeby te dzieci na przerwach mogły wyjść sobie i usiąść, ewentualnie spędzić przyjemny czas na przerwach. Kolejna kwota 50 tysięcy złotych na zakup usług remontowych do szkoły podstawowej w Wójcinie. Już rozpoczęliśmy częściowy remont szkoły w środku. Niektórzy z Państwa mieli okazję to zobaczyć, no bo rzeczywiście tam troszeczkę czas się zatrzymał jeszcze w tych czasach 90. i te lamperie i tak dalej, to musi zniknąć. I odświeżamy ten środek, będziemy już wykonywać takie nowocześniejsze i bardziej praktyczne, będzie malowany, będzie jakieś tam struktury położone, żeby ten budynek ładnie wyglądał, żeby też dzieciom służył i wszyscy byli z tego zadowoleni. Jestem w kontakcie z panem dyrektorem, pomysły mamy, więc myślę, że na początek te pieniądze są zabezpieczone. Kolejna kwota to jest 100 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Wójcinie właśnie. 50 tysięcy na zakup usług remontowych do szkoły podstawowej w Jeziorach Wielkich. Opracowanie dokumentacji na zadanie rozbudowa szkoły podstawowej w Jeziorach Wielkich. 75 tysięcy. Drodzy Państwo, nie byłem na komisji, bo nie mogłem być z różnych tam powodów zdrowotnych. Nie mogłem Państwu wyjaśnić tej pozycji, jeżeli chodzi o to wykonanie dokumentacji, ale mamy, jak drodzy Państwo wiecie, przeniesione przedszkole już do budynku przy nowej hali sportowej. To było moje założenie od samego początku, tego chciałem, bo ten budynek, który tam jest, gdzie był po starej szkole, gdzie mieściło się przedszkole, był do kapitalnego remontu, łącznie z dachem. I to były niemałe koszty, bo tak średnio zakładając to 1 000 000 złotych, myślę, że to by połknęło bez problemu, bo i w środku, i na zewnątrz, dach i tak dalej. A nie wiadomo nawet było, w jakie stanie tam jest więźba, ale wspomnę o instalacji, bo tam się jest jeszcze aluminiowa instalacja, wszystko się pali i jest tylko problem z tym. Więc postanowiliśmy to sprzedać, ten budynek, mamy wycenę, zobaczymy, za jakie pieniądze pójdzie. Zakładamy, że jeżeli powiat nie przejmie budynku, który chcemy przekazać powiatowi we Włostowie, też jakieś pieniądze na to uzyskamy. Mamy chętnego, cały czas czeka w kolejce już drugi rok. Mam nadzieję, że pan starosta w końcu się określi, czy budynek biorą, czy nie biorą, czy robią ten DPS, czy nie robią, ale to za chwilę będzie mógł wyjaśnić. I wtedy, drodzy Państwo, byśmy, takim moim marzeniem jest, żeby przy tej szkole, przy tym budynku była taka bawialnia dla dzieci z prawdziwego zdarzenia, przy przedszkolu to będzie właśnie przy tym oddziałach przedszkolnych i jeszcze jedno pomieszczenie w razie czego na oddział przedszkolny. Jeszcze jedno, bo jeżeli coś powstanie, okazuje się, że pan dyrektor myślał, że tych dzieci będzie mniej, nie jest tak źle, jeżeli chodzi o tą dzietność u nas w Jeziorach Wielkich, nie jest tak źle, to się w miarę rozwija, aż był zaskoczony, że tyle osób jest. Tyle dzieci mamy, więc chciałbym zrobić tak już taką perełkę ten temat szkoły zakończyć.
Plac zabaw fajny przy tym zrobić, dzieci mają osobne wejście do tego budynku, do tych swoich pomieszczeń, więc nie będą kolidowały i nie będą się przemieszczały po tym korytarzu głównym z tymi większymi dziećmi, więc myślę, że to jest jak najbardziej. Chciałbym po prostu te pieniądze z oświaty przeznaczyć na oświatę, bo jeżeli je wydamy na coś inne, no to na inną inwestycję możemy wydać jak najbardziej, no ale tam będzie taki troszeczkę brak i myślę, że to jest, jeżeli Państwo się zgodzicie i poprzecie ten wniosek, to jest dobra inwestycja. No bo musimy nadążać za tym czasem i uważam, że ten XXI wiek nas troszeczkę mobilizuje do tego, żeby coś się więcej działo. Drodzy Państwo, mamy kwotę 70 tysięcy niewykorzystanych środków w 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Tych pieniędzy, jak Państwo wiecie, mamy taką niechlubne miejsce, bo na trzecim miejscu w województwie jesteśmy w pewnej kategorii, nie będę tutaj mówił jakiej, i mamy tych pieniędzy dużo więcej niż do tej pory. Więc chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć na aktywizację, bo na aktywizację możemy je, czyli to jest profilaktyka zapobiegania, więc możemy przeznaczyć i chciałem te pieniądze przeznaczyć częściowo na aktywizację seniorów, troszeczkę starszej młodzieży, młodych ludzi i dzieci. Oczywiście na terenie gminy z tych środków możemy skorzystać i planuję to wprowadzić od września. Mam nadzieję, że tutaj nawet, że jeżeli będę wójtem, a jeżeli nawet nie będę wójtem, to pani kierownik osobiście tego dopilnuje i te pieniądze rzeczywiście zostaną na to przeznaczone. Tego bym sobie życzył, bo chciałbym zatrudnić, nie tak jak do tej pory, że mamy instruktora, który jest opłacany przez mieszkanki i raz jest ten instruktor, raz go nie ma. To nie może tak wyglądać. Musi być umowa. Jeszcze nie wiemy w jakiej formie i ta osoba musi być zmobilizowana do tego, że nieważne czy jest 5 osób, 10 czy 20, ona musi być. I tak to powinno wyglądać. Tylko jest kłopot na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, dlatego od września, że jeszcze no jest tak obłożona hala, że jest problem z terminami. Ale za chwilę uruchomimy Wójcin, więc to się odciąży i takie same zajęcia mamy zamiar wprowadzić też w Wójcinie. Jeżeli już to wszystko będzie funkcjonowało, jeżeli ta sala gimnastyczna będzie funkcjonowała, to będziemy mieli możliwości i terminy, aby takie zajęcia prowadzić. Tym bardziej, że jak rozmawiam z seniorami, no to oni chcą się aktywizować, chcą się ruszać, chcą się też pobawić, spotkać i to jest jak najbardziej wskazane. Co prawda kategorie wiekowe będą troszeczkę tam rozróżnione i dla każdej kategorii wiekowej będą innego rodzaju zajęcia. To akurat to jest jak najbardziej uzasadnione. Drodzy Państwo, 200 tysięcy zabezpieczyliśmy w budżecie na zadania inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego. No, wniosków spłynęło dosyć sporo. Podejrzewam, że w większości te pieniądze zostaną przeznaczone na projekty, na to oświetlenie, a jeżeli uda nam się zrealizować program, na które pozyskałem dofinansowanie na rozświetlaną Polskę 1 000 000 zł, wymienimy wszystkie oprawy LED-owe, no to mamy ten program na 2 lata, bodajże, o ile pamiętam, w 2 latach mamy go wykonać, ten program rozświetlamy Polskę, wymienimy wszystkie oprawy LED-owe, będziemy mieli oszczędności z energii elektrycznej, no to wtedy możemy sobie pozwolić na budowanie większej ilości oświetlenia na terenie gminy, bo tak zakładam, że oszczędności z oświetlenia też przeznaczymy na oświetlenie. A co więcej, jeżeli nam się uda wybudować tą farmę fotowoltaiczną, na którą też mamy pozyskane już 8 milionów złotych, no to już w ogóle będziemy mieli zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, w sensie za darmo oświetlenie dla wszystkich jednostek w całej gminie, plus zakład, spółka komunalna i cała infrastruktura, która towarzysząca, łącznie z pompami ciepła do budynków użyteczności publicznej, czyli będziemy wymieniać na pompy ciepła i ta energia w myśl tego, co twierdzą fachowcy, którzy nam opracowują program funkcjonalno-użytkowy, zabezpieczy
według ich kalkulacji zapotrzebowanie energii elektrycznej na całą gminę. Czyli będziemy mieli kolejne oszczędności, to jest na dzień dzisiejszy rzędu około 1 000 000 zł, jeżeli chodzi o wszystkie jednostki, plus olej opałowy, czyli ogrzewanie, też około 500 000. Pani skarbnik, dobrze pamiętam, ile mamy wydajemy na olej we wszystkich jednostkach? Więcej niż 500 000, czyli będziemy mieli zaoszczędzone około 1,5 000 000. To już jest zysk dla gminy i możemy sobie, że tak powiem, te pieniądze planować na co byśmy chcieli. No, podejrzewam, że koszty utrzymania też, wynagrodzeń i tak dalej będą rosły, więc mamy jakąś rezerwę na przyszłość budżetową. I to jest uważam, bardzo dobry pomysł, tylko jest jedyny problem, że musimy znaleźć, jest problem z taką instalacją w Polsce, bo to jest takie nowum, które tam wymyśliłem i w Polsce jeszcze nie ma instalacji tego typu, gdzie by funkcjonowała, bo to ma być utworzona spółdzielnia socjalna i nie ma nawet dokładnie gdzie się dopytać, dowiedzieć, jak to funkcjonuje. Gdzieś koło Radomia jest budowana taka, ale jeszcze nie do końca w takiej strukturze, jak my chcemy. Ale już powiedziałem, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to nawet uda mi się gdzieś za granicę, gdzie takie instalacje już funkcjonują, żeby dopytać, jak to się sprawuje, co jest lepsze i jakie rozwiązanie będzie dla nas skuteczniejsze, bo pojawiło się mnóstwo firm. Jak gdyby sprawdziły, nie wiem, w internecie, w BIP-ie, że mamy 8 milionów, to mnóstwo firm, które każda uważa, że jej technologia i jej rozwiązania są najlepsze. No, w dodatku każda firma przedstawia inne te rozwiązania. Ja chcę, aby był wybudowany magazyn energii, to jest podstawa, i żeby ten magazyn energii magazynował energię z całego dnia po to, aby nam nie wyłączano w tym dużym nasileniu produkcji energii i żebyśmy się nie wbijali wtedy do sieci, tylko wbijamy się w godzinach nocnych. Magazynujemy, w nocy oddajemy do sieci i łatwiej jest na to uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli będziemy mieli magazyn energii. Chociaż niektóre firmy twierdzą, że magazyn jest zbędny i tak dalej, mówię, nie, bo nawet jeżeli będzie 25% czy 20% mniej wbitej energii, to już jest przy takiej ilości, to jest dla nas bardzo duży koszt. I chcę tę instalację wybudować w taki sposób, abyśmy zabezpieczyli już w tym magazynie energię z całego powiedzmy dnia, gdzie te nasilenie produkcji jest największe. Także, drodzy Państwo, jeżeli to nam się uda zrealizować, to myślę, że bezpieczeństwo energetyczne gminy będziemy mieli załatwione i nie będzie problemu z opłatami za prąd i ogrzewanie. A to jest już duży koszt, jak przed chwilą powiedziałem. Na zakup materiałów i usług na zadania związane z utrzymaniem placów zabaw i altan 20 000 zł. 500 000 zł zabezpieczono środki własne na budowę świetlicy w miejscowości Gaj. Drodzy Państwo, też mają być dofinansowania do budowy świetlic. Czy będą? Zobaczymy. My wkład własny zabezpieczyliśmy, bo jeżeli jest możliwość pozyskania środków, no to jak najbardziej uważam za zasadne, aby zabezpieczyć własne środki, jeżeli je mamy. Z tego względu, że ta świetlica w Gaju, to nawet już nie można nazwać tego świetlicą, bo to jest ruina, która w każdej chwili może się zawalić i rzeczywiście nie ma sensu tam przeprowadzać żadnego remontu, bo tam się wszystko rozsypuje. Wszystko się rozsypuje i taniej jest zburzyć, wybudować nową. Projekt już mamy, zresztą Państwo chyba widzieli ten projekt, na którejś komisji pokazywaliśmy. I ten projekt jest taki, uważam, że na miarę potrzeb, bo był przygotowany z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Gaj projekt, który niestety był wypasioną restauracją z hotelem. No to troszeczkę nie miało racji bytu, bo to była raczej taka sala biesiadna z hotelem niż świetlica wiejska. No, nie zakładam, że będziemy prowadzić jakieś imprezy okolicznościowe i wesela i tak dalej i zarobkowo na rzecz gminy, a koszty utrzymania takiego budynku nawet i wybudowania sobie nie wyobrażam, więc ta świetlica będzie wybudowana, myślę, na miarę potrzeb mieszkańców, tym bardziej, że ten projekt był przedstawiony do akceptacji Radzie Sołeckiej i Rada Sołecka zaakceptowała go. Na opracowanie dokumentacji termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi 50 000. Drodzy Państwo, tam jest elewacja, która się sypie i dach, który się sypie. Naprawialiśmy ten dach, ale no, byłem tam osobiście, wszedłem, zobaczyłem. Polepiliśmy go, ale to też jest na bardzo krótkotrwały okres i też zapłaciliśmy jakieś pieniądze i praktycznie co 2 lata, co rok by trzeba było łatać ten dach.
I uważam, że jeżeli mamy zrobić te świetlice, dbać o te świece i zrobić je tak, żeby służyły długo i nie trzeba było przy nich robić i inwestować, dokładać sobie ciągle pieniędzy, bo w środku ta świetlica wygląda już bardzo ładnie, tylko na zewnątrz. To zrobimy projekt dachu, najprostszy dach, zwykła konstrukcja, blachodachówka, żeby tylko nie przeciekało i do tego jakaś wata, docieplenie sufitu i stropy, styropian na zewnątrz, elewacja, mamy temat załatwiony. Oczywiście na razie to jest projekt. Jeżeli będą jakieś środki, być może zewnętrzne, to na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie będą dofinansowania, bo mówi się dużo, że jakieś dofinansowania mają być z tego nowego rozdania tych pieniędzy, które przyszły do Polski, czy mają przyjść, ale nie wiem, na co to ma być dokładnie przeznaczone i nikt jeszcze o tym nie mówi oficjalnie, na co, gdzie, jakie kwoty, więc my zabezpieczamy środki, robimy projekty. Jak tylko będą dofinansowania, składamy, bo najważniejszy jest projekt. Najdłużej trwa wykonanie projektu. Jeżeli mamy taki projekt, który leży, jest dofinansowanie, składamy i zabiegamy wtedy o te środki. Na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Golejewo. Drodzy Państwo, to nie będzie świetlica taka jak w Gały, to ma być świetlica kontenerowa. Dowiadywałem się nawet już, jak to ma wyglądać. Dzwoniłem do różnych firm, które wykonują takie kontenerowe, takie pomieszczenie 3 na 9, przepraszam, już gotowe ściany i tak dalej, kosztuje tam 28-9 tysięcy bez uzbrojenia, bez niczego netto. Jeżeli są 4 ściany, jeżeli są 3 ściany, a chciałbym zakupić takie 2 kontenery, czyli by była wtedy sala 6 na 9, i to już jest wystarczająco na takie miejscowości. Za 100 tysięcy będziemy mieli z przyłączeniami, z kostką, ze wszystkim, żeby to ładnie też doprowadzić, że można było dojść i tak dalej. Co prawda jeszcze w Golejewie, jak tutaj pan komendant gminny mówił, będzie potrzebny garaż blaszany, ale to jak będzie świetlica, to będziemy stawiać garaż, bo garaż to już nie jest duży wydatek do tego samochodu, który posiadają i do tej przyczepy, która tam jest u pana w tym dzierżawionych budynkach. Więc projekt musi być na to przygotowany. Taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o miejscowość Koruszkowo. Tutaj słyszałem głosy różne, że lepiej wybudować za 30 tysięcy altanę i żeby dzieci je schowały i tak dalej. No to Państwo, nie. Lepiej dać 100 tysięcy złotych. Mamy pomieszczenie, gdzie dzieci będą mogły się spotykać codziennie, zimą, latem, w deszczu i tak dalej. Altana to się sprawdza tylko w okresie letnim i jeszcze jak nie wieje i nie ma jakichś niesprzyjających warunków, bo a tak uważam, że ta młodzież też ma prawo gdzieś się spotkać. I taka świetlica byłaby jak najbardziej wskazana, tym bardziej, że Koruszkowo jest tą poszkodowaną miejscowością, gdzie ta świetlica była, tylko została rozebrana. Mieszkańcy walczyli o tą świetlicę, żeby ją pozostawić. No, była podjęta decyzja o rozbiórce. Podejrzewam, że były jakieś przesłanki ku temu, żeby tą świetlicę rozebrać. Pewnie zagrożenie bezpieczeństwa czy cokolwiek, nie wiem, nie znam tej sytuacji. Ale w każdym razie też zabezpieczyliśmy 50 tysięcy na tą świetlicę, znaczy kontenerową. Budowa ogrodzenia boiska sportowego miejscowości Wójcin. To jest wniosek, który składa pani radna, jedna i druga, i jeszcze klub sportowy. No brakuje części ogrodzenia, żeby to boisko ogrodzić, z tego względu, że tam wchodzą różne zwierzątka typu borsuki i inne, i tam dotoeryją, trochę niszczą i tak dalej. Włożono tam dużo pieniędzy w to, aby to boisko doprowadzić do takiego stanu typu wertykulacja i tak dalej, zasiew traw. I to fajnie wyglądało, ale no te zwierzątka tam niszczą i tak dalej, regularnie, systematycznie. I myślę, że to ogrodzenie powinniśmy wykonać. W jeziorach już jest praktycznie wszystko zrobione, poza tam tym płotem, który został rozebrany, ale to akurat można go z powrotem przykręcić. Jeżeli będzie jakaś potrzeba, to będziemy też coś tam myśleć. Kolejna inwestycja, drodzy Państwo, to jest 50 tysięcy na dokumentację budowa szatni przy boisku sportowym w Jeziorach Wielkich. Powiem tak, te szatnie, które mają piłkarze w Jeziorach Wielkich przy boisku, to jest już, no nawet nie chcę mówić, jak to wygląda, bo to jest tragedia. Dziury, wilgo, wszystko pozapadane, poniszczone. To były takie używane kontenery, które stoją już chyba z 15 lat
i no niestety też nie były należycie zabezpieczone, dach i tak dalej, to zaciekało, prysznice też nie było dobrego odprowadzenia i tak dalej do końca i to wszystko się zrujnowało i wygląda to fatalnie, nawet jak przyjeżdżają goście czy sędziowie, cokolwiek, to nie mają gdzie się za bardzo przebrać ani wykąpać, więc też takie pomieszczenie, które jednocześnie chciałbym wykorzystać przy okazji naszego święta pomidora, bo mamy to święto pomidora cykliczne, bardzo fajne, gdzie mamy już coraz więcej osób, bo coraz większy wymiar to święto ma, nie tylko tutaj gminny, powiatowy czy wojewódzki nawet, więc tych osób jest bardzo dużo, zadowolone są, bo takich świąt, takich uroczystości to jest bardzo mało na taką skalę, więc u nas, bo mimo że teraz będzie 20 już ten pomidor, to jest zainteresowanie bardzo duże, a nawet bym powiedział, że z roku na rok coraz większe. Więc też chciałbym tam od razu takie pomieszczenie techniczne, aby można tam było czy gości przyjąć, czy przygotować posiłki, cokolwiek. Z przyłączem energetycznym już takim, jak powinno być, na wysokim poziomie, bo z tym prądem mamy cały czas problemy, bo tu się pali, tu się rozłącza, tu się różne rzeczy dzieją. Więc chciałbym coś takiego. Na razie dokumentację przygotować. Jeżeli będą jakieś środki zewnętrzne, składamy, robimy, realizujemy. Jeżeli będziemy mieli jakieś pieniądze, też możemy, to już Państwo radni będą decydować o tym, co będzie dalej się działo. Drodzy Państwo, 20 tysięcy na doposażenie jednostek OSP w Jeziorach Wielkich i w Wójcinie. No, zabezpieczyliśmy te środki, bo zawsze w trakcie wypadają jakieś różne czy przeglądy, czy różne zakupy nieprzewidziane i te pieniądze właśnie na to zostały zabezpieczone. Drodzy Państwo, tych inwestycji, które wykonaliśmy już od razu, może jak już jestem przy głosie, które wykonaliśmy przez tą kadencję, w czasie trwania tej kadencji jest naprawdę ogrom. Przy inwestycjach, przy poprzednich latach, gdzie tych inwestycji było za poprzednich wójtów i za poprzednich rządów było naprawdę niewiele, no powiedzmy milion dwa do 3 milionów w ciągu kadencji. My pobiliśmy rekord, bo mamy inwestycji zaplanowanych, wykonanych i te, które już są w trakcie realizacji, za ponad 60 milionów złotych. To jest wynik, który nawet ja się nie spodziewałem, bo jak nie miałem nawet świadomości, żeśmy tyle tego wykonali i gdy przygotowaliśmy takie zestawienie, to ja byłem naprawdę zaskoczony, że aż tyle, bo nie pamiętałem tych wszystkich inwestycji, które zostały wykonane. Drodzy Państwo, wykonaliśmy przebudowę drogi gminnej miejscowości Korzuszkowo, przebudowa drogi w Kuśnierzu, przebudowa chodnika Rzeszynek, przebudowa chodnika Rzeszyn, przebudowa drogi gminnej miejscowości Kuśnierz, droga do bloków Wójcin, modernizacja drogi gminnej miejscowości Rzeszynek lub Stówek, przebudowa drogi gminnej w Siedlimowie, przebudowa drogi gminnej w Wójcinie, przebudowa drogi gminnej Woli Korzuszkowej, remont drogi gminnej Rzeszynek lub Stówek, remont drogi gminnej Jeziora Wielkie lub Stówek, remont drogi gminnej Jeziora Wielkie Nożyczyn, przebudowa drogi gminnej Siemionki Lachmirowice, remont drogi gminnej Proszycka Żółwiny, przebudowa drogi gminnej lub Stówek Borowa, przebudowa drogi Wójcin Osiedle, przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki, przebudowa drogi gminnej Włostowo Kościeżki Siemionki, przebudowa drogi gminnej Lnartowo Siedlimowo, przebudowa drogi gminnej Lnartowo Berlinek, przebudowa drogi gminnej Golejewo Radunek, przebudowa drogi gminnej przy jeziorze Bukowa Brzozowa, przebudowa drogi Wójcin Baza, przebudowa drogi gminy Jeziora Wielkie Płotki Kozy, czyli to kozy są w lewo. W jeziorach jakby na Dobska Jacho to są kozy. Przebudowa drogi. Do tego właśnie utworzone. Ale no jak już pan już. Nie, no już chciałem, jest, to... jak już jestem przy głosie, to powiem o tym, bo i skończymy ten temat już, dobrze, drodzy Państwo. A później będziemy resztę realizować. Tak. Dobrze. Płotki Kozy, przebudowa drogi gminnej Wola Korzuszkowa Korzuszkowo, przebudowa drogi gminnej Wola Korzuszkowa, przebudowa drogi gminnej Dobsko, to jest, Boże, drodzy Państwo, gdzieś około 20 paru dróg, które udało nam się wykonać w tej kadencji
Inwestycje kubaturowe i liniowe, budowa hali sportowej w Jeziorach Wielkich, boisko wielofunkcyjne w Wójcinie, wykonanie otwartej strefy aktywności przy jeziorze, budowa sali sportowej w Wójcinie, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie, przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuśnierzu, przebudowa oczyszczalni ścieków przy jeziorzu, budowa kanalizacji deszczowej w Jeziorach Wielkich, zagospodarowanie terenu wokół hali i budynku Urzędu Gminy, modernizacja sali Gokir Jeziora Wielkie, modernizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych przy jeziorzu, poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa wokół Gokir w Jeziorach Wielkich, termomodernizacja dachu na budynku szkoły w Wójcinie, termomodernizacja dachu na budynku pomocniczym szkoły w Wójcinie, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i przebudowa wejścia do Urzędu Gminy, zakup wyposażenia i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego do hali sportowej w Jeziorach Wielkich, zakup wyposażenia budynku pomocniczego w Wójcinie, remont łazienek w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, przebudowa oraz rozbudowę gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Chodnik na cmentarzu w Kościeżkach, ułożenie kostki brukowej przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich, chodnik na cmentarzu w Wójcinie, chodnik w Golejewie, chodnik w Wójcinie, chodnik w Siedlimowie. Oświetlenie drogowe Wójcin, oświetlenie molo i pole namiotowe przy jeziorze, oświetlenie drogowe Siedlimowo, oświetlenie drogowe w Jeziorach Wielkich, oświetlenie ulicy Brzozowej przy jeziorze, oświetlenie drogowe Wójcin, poprawa oświetlenia Berlinek, Gaj, Kuproszyska, Radunek, poprawa oświetlenia Lukstówek, Gaj, Kościeżki, Nożyczyn, Siemionki, poprawa oświetlenia Kurzuszkowo, oświetlenie monitoring na boisku wielofunkcyjnym w Wójcinie, place zabaw Kożuszkowo, Wola Kożuszkowa, Jeziora Wielkie, przy szkole, Budy, Nowa Wieś, Kuśnierz, Gaj, Rzeszyn. Drodzy Państwo, tych inwestycji naprawdę za naszej kadencji udało się wykonać bardzo dużo. Tym bardziej, że powiem tak, pracowaliśmy na to wszyscy, a w szczególności muszę tutaj Państwu powiedzieć, że podziękowania należą się nie tylko radnym, ale Państwu radnym w szczególności za dobrą współpracę, która z różnymi tam zgrzytami przebiegała, uważam, bardzo dobrze, bo podejmowaliście decyzje słuszne i które przyniosły naprawdę oczekiwany efekt i pożądany efekt, czego skutkiem są te wszystkie inwestycje, o których zawsze mówię, że mieliśmy swoje 5 minut, je wykorzystaliśmy maksymalnie. Teraz pozostały tylko takie małe, drobne inwestycje typu drogi, jakiś chodniczek, jakaś lampa. Wszystkie inwestycje kubaturowe istotne dla gminy zostały już wykonane. Została budowa OSP, za chwilę ten budynek tu powstanie, z którego będziemy naprawdę mogli się cieszyć i nie tylko my, bo braci strażacka, i mam nadzieję, że zachęci tą młodzież do tego, aby też do tej straży się garnęli i angażowali w tą ochronę naszego zdrowia i dobytku. Drodzy Państwo, paniom i panom sołtysom też przede wszystkim pragnę podziękować za to, że zgłaszali, że interweniowali. Niektórzy byli u mnie bardzo często i rzeczywiście ten ich upór i ta determinacja też pomogła w inwestycjach, które zostały zrealizowane na terenie ich sołectw. Więc dziękuję Wam też, drodzy Państwo, za to. Dziękuję mieszkańcom za wsparcie, bo powiem Państwu tak, że bardzo często jeździłem na te inwestycje i moim takim celem było, aby być na każdej inwestycji i pilnować, bo różnie to bywało z wykonawcami i wolałem być, bo czasem zamiast kamienia 20 cm było 5 cm i no niestety zwrot i musieli tego kamienia, że tak powiem, dołożyć, bo pilnowaliśmy tego sami i nadzorowaliśmy. Jednak trzeba być na każdej inwestycji, czy to jest budowa drogi, czy budynku jakiegokolwiek, czy remonty, trzeba być wszędzie i pilnować tego, nadzorować. Udało się to dobrze przeprowadzić. Myślę, że mieszkańcy będą z tego zadowoleni. Drodzy Państwo, byłem kiedyś na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, które zorganizował Urząd Marszałkowski. Była mowa tam o różnych inwestycjach, łącznie z dofinansowaniem wtedy była taka duża pula pieniędzy na dofinansowanie wozów strażackich i różnego innego rodzaju inwestycji. I podszedł do mnie obecny pan wicemarszałek i mówi, że słuchajcie, będą takie i takie środki na takie i takie inwestycje. Ja mam ludzi, mówi, będą te wnioski pisać i te dofinansowania będę załatwiał. Drodzy Państwo,
Był u mnie tylko raz i powiedział, że jest może załatwić dofinansowanie do przebudowy stacji uzdatniania wody w Kościeszkach. Przy tym dofinansowanie miało być tam na około kwotę, wniosek 1 400 000, dofinansowanie na kwotę 700 000. Zgodziłem się, nawet się ucieszyłem, bo mówię, jak będzie dofinansowanie, bo mieliśmy tą stację modernizować, ale był w tym haczyk. Ale musisz przejąć ode mnie spichlerz w Rzeszynku. Ja mówię, z całym szacunkiem mówię, ale przepraszam, jak ja mam wydać 700 000 ze swoich, a żeby zmodernizować i nadzorować ten spichlerz, to na modernizację, na przy nadzorze konserwatora zabytków, to przynajmniej 1 000 000 musi zabierze konserwator zabytków lub więcej i ze 3 000 000 sama przebudowa i dbanie o ten budynek. Więc nie myślałem, że w ten sposób będzie i powiedziałem w żadnym wypadku. Mówię, to ty obiecałeś modernizację tego spichlerza i chciałbym, żebyś tę modernizację ty przeprowadził, bo to było chyba 10 lat wcześniej, mówię. I ja w żadnym wypadku w to nie wejdę. Złożyliśmy ten wniosek na tą modernizację. Szkoda, że nie ma pana Mirka, pan Mirek ze mną był akurat na tym. Zostaliśmy poproszeni o spotkanie, żebyśmy przyjechali do Urzędu Marszałkowskiego, pojechałem z panem Mirkiem. Był wspomniany pan wicemarszałek, była tam pani dyrektor, nie będę mówił nazwiska, pani kierownik. I jeszcze przyszedł jeden pan kierownik i pytał mnie się o ten wniosek, oczywiście kawa, ciasto i tak dalej. I czy zakwalifikuje się? Tak, super, macie załatwione wszystko. No to pogadaliśmy jeszcze chwilę i żeśmy że tak powiem, no, zadowoleni wyszli z tego spotkania. I to było przed dzień wyborów parlamentarnych poprzednich. I drodzy państwo, pan Mirek po wyborach zadzwonił, bo poprosiłem go, żeby zadzwonił i okazało się, że jesteśmy na 56. miejscu lub 4., może nie chcę teraz kłamać, na liście rezerwowej. Przy czym na tym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim ta osoba wspomniana, czyli wicemarszałek, powiedział, że słuchaj, ja ci tu wniosek napiszę, mamy ludzi, opanują to wszystko tak dalej, bo kim masz te wnioski tam pisać w urzędzie? I wymienił nazwiska 2 osób. Drodzy państwo, powiem tak, udało nam się pozyskać 60 milionów złotych ponad. Zawdzięczamy to pracy urzędników gminy Jeziora Wielkie. Małej gminy, którą zlekceważył ta osoba zlekceważyła i 2 osoby nawet ośmieszył. W mojej osobie. Szkoda, że nie mogłem tego nagrać, ale ja nie uciekam się do takich sposobów. I to było to, jeszcze mnie bardziej zdeterminowało i spowodowało, że się tak zawziąłem i powiedziałem tym 2 osobom o tym, że taka opinia na ich temat jest. Drodzy państwo, ja dziękuję naszym pracownikom. Mamy taką wykwalifikowaną kadrę, że nawet ja jestem zaskoczony i ja się tego nie spodziewałem. Wszystkie wnioski, które złożyliśmy, przeszły bez problemu, zostały rozliczone. I nie tylko dziękuję tutaj wszystkim osobom, które były zaangażowane w inwestycje, ale w rozliczenie, budowlańcom, wszystkim osobom. Przez to troszeczkę mieszkańcy gminy ucierpieli, bo no, jak te wnioski były składane, trzeba było je w pierwszej kolejności realizować, pozwolenia załatwiać, czy to budowlane, czy tak dalej. Troszeczkę kulały tu niektóre przez ten okres, tu muszę wyjaśnić, wytłumaczyć, przeprosić mieszkańców za to, że te niektóre referaty troszeczkę kulały, ale kulały nie dlatego, że nie było, nie grało coś tam, coś nie tak nie działało, tylko dlatego, że tyle było tej pracy. Bo sobie wyobraźcie, jeżeli w całej kadencji było wykonanych inwestycji za 3-4 miliony, a teraz było za 60 milionów, to ile ci pracownicy musieli wykonać więcej pracy? Ja oczywiście jeszcze wszystkich poganiałem, na wszystkich tam krzyczałem od czasu do czasu, no bo jak coś było opóźnione, to trzeba to było przyspieszyć. I powiem państwu, że pracownicy stanęli na wysokości zadania. Stanęli na wysokości zadania i za to im dziękuję. Dziękuję z całego serca, bo ta nasza gmina się bujnęła i udowodniłem temu człowiekowi, że nasi prości niby, niewykształceni, niedouczeni, jak on twierdził, pracownicy, zrobili lepszą robotę niż on, bo on nie zrobił nic. Do dzisiaj nie zrobił nic. Przez 15 lat bodajże swojej pracy politycznej, gdzie obiecał wszystko wszystkim. Nawet taki przydomek jest ciekawy na jego temat, że tyle, co on ci obieca, nie da nikt. Więc, drodzy państwo, tak to wygląda. Nie można ufać ludziom i ufać temu, co się mówi. Trzeba zaufać ludziom, którzy mało mówią, a dużo robią.
I tak było w naszym przypadku. Oczywiście pracownicy mieli więcej pracy, zostali za to docenieni. Podwyżki wynagrodzeń prawie o 100%, premie i tak dalej. Więc uważam, że ta robota i te wynagrodzenia, które otrzymali, te nagrody zostały jak najbardziej zasłużone. Dostali jak najbardziej za zasłużoną pracę. Rozliczyć te wszystkie inwestycje, przygotować dokumenty, to naprawdę była praca, gdzie wszyscy biegali. Ja nie wszędzie, zawsze mogłem być w urzędzie, biegałem jeszcze, żeby te pieniądze załatwiać, biegałem po inwestycjach, ale to wszystko było spięte na czas, wszystko było rozliczone, wszystko było załatwione. Co prawda mamy teraz akurat od zeszłego tygodnia kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli chodzi o finansowanie. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie przypadek, no w każdym razie mamy taką kontrolę i ta kontrola jest prowadzona na terenie naszej gminy, jeżeli chodzi o wydawanie finansów, no bo wcale się nie dziwię, no jak były 4 miliony, a teraz jest 60, no to warto skontrolować taką gminę i ja się cieszę. Ja się cieszę, że ta kontrola jest przeprowadzona, że będzie przeprowadzona myślę, że nie będzie nic zarzucenia. Jeżeli jakieś drobne uwagi będą, no to jak najbardziej będziemy mieli nauczkę na przyszłość. Ale powtarzam jeszcze raz. Dziękuję z całego serca pracownikom ze wszystkich referatów, bo to była tytaniczna praca, gdzie tego wcześniej nie doświadczyli nigdy i stanęli na wysokości zadania, moi drodzy Państwo. Drodzy Państwo, jak już jestem przy głosie, jeszcze Panie Przewodniczący, chwilę. Dowiedziałem się właśnie, że mamy awarię kanalizacji, nowo wybudowanej kanalizacji, że nie działa, że wylewa i tak dalej. Drodzy Państwo, nic mylnego, kanalizacja działa bardzo dobrze. Ten system, który wymyśliliśmy, żeby przyłączyć Siemionki do jezior i jednym systemem, jedną oczyszczalnię tylko wykorzystać, sprawdził się w 100%. Mamy jedną oczyszczalnię, która jest bardzo mało energochłonna, bo to jest stawówka, zlikwidowaliśmy tą tytaniczną oczyszczalnię, która była reaktorowa i prądu pobierała tyle, że nawet jeżeli chodzi o pobór energii, to 30-krotnie tyle, co na przykład przy jeziorzu. Także mamy to, ten problem rozwiązany, jeżeli chodzi o kanalizację. Przy okazji przyłączyliśmy dwie miejscowości, gdzie mieszkańcy już nie mogą się doczekać, kiedy będzie wiosna i będą mogli się przyłączać do tej kanalizacji. Także to wszystko funkcjonuje. Drodzy Państwo, jeszcze na przyszły rok planujemy w budżecie zabezpieczyć pieniądze, bo teraz troszeczkę, że tak powiem, poślizg był i tych pieniędzy nie wystarczyło, dofinansowanie do filtrów wody dla każdego mieszkańca w kwocie 50%, żeby ten temat wody zakończyć, bo ta woda na stacjach jest dobrej jakości, w sieci gdzieś tam się zanieczyszcza, różnie to jest czasem się zanieczyszcza, tam nie ma żadnych szkodliwych, bo nawet jestem po rozmowie z panią dyrektor sanepidu i powiedziała, że ta woda jest taka, jak była zawsze. Taka, jak była zawsze, tylko na tych punktach poboru różnie to wygląda, bo te punkty poboru, gdzie są w gospodarstwach domowych, w różnym są stanie, a nie każdy pozwala zagrzać to powiedzmy do 100 stopni, żeby można było ten kran zagrzać i tą wodę pobrać tak, w takich warunkach, jak powinno, a wystarczy, że osoba, która pobiera, dotknie gdzieś tam kranu i ma brudne ręce i już wychodzą złe warunki. Więc to też jest bardzo ważne i bardzo istotne. To dofinansowanie będzie zrobione. A kolejna sprawa jeszcze, to już planowaliśmy nawet 2 lata wstecz, troszkę tych pieniędzy brakło, ale chcemy dofinansowanie zrobić do tych miejscowości, gdzie nie ma kanalizacji, do przydomowych oczyszczalni ścieków. Mamy teraz tutaj akurat na tym terenie, gdzie tej kanalizacji nie ma, mamy grunty słabej bonitacji, gdzie to jest jak najbardziej dobry pomysł, bo na tych dobrych glebach ciężko jest tam, jeżeli chodzi o same warunki przyłączenia i funkcjonowanie tych oczyszczalni przydomowych, kiepsko to się sprawdza. Ale na tych naszych teraz tutaj słabszych glebach uważam, że to będzie rewelacyjne rozwiązanie i też w kwocie 50% w przyszłym roku w budżecie chcemy to zabezpieczyć. Kolejna sprawa, żeby już nie przedłużać, drodzy Państwo, też tutaj na terenie jezior krążą plotki o jakichś śmieciach, które zwożone są na wysypisko z Niemiec. Drodzy Państwo, nie wiem, pierwszy o tym słyszę i to tak szumnie to dotarło do mnie. Jak już do mnie dotarło, to już musi być duży szum. Nie wiem, kto ma na celu puszczanie takich informacji, żeby wprowadzić mieszkańców w błąd. My ze swojej strony robimy wszystko, kontrolujemy służby i powiadamiamy, żeby kontrolowały systematycznie, jest monitoring prowadzony i pierwsze słyszę, żeby tu jakieś przyjeżdżały śmieci z Niemiec.
Być może no, biorąc pod uwagę historie zamierzchłe, które mieliśmy, może ktoś gdzieś zakopuje, nie wiem, takie śmieci. Może ktoś wie, a do mnie też nie dotarło. Więc proponowałbym powiadomić odpowiednie służby, jeżeli takie śmieci są zakopywane. Ale nie mamy żadnego problemu, jeżeli chodzi o kontrolę wysypisk. Co więcej, na tym wysypisku jeszcze na szczęście nie dokładamy, bo wszyscy w okolicach to zostaliśmy, tak powiem, w pewien sposób zmobilizowani, a nie używając słowa przymuszeni do rekultywacji tego wysypiska, bo to już był ostatni termin, kiedy to mogliśmy podjąć. Udało nam się uzyskać jakieś jeszcze dodatkowy bonus, że nie musimy za to płacić. To jest duży plus, bo wcześniej gmina Dąbrowa 1 000 000 złotych zapłaciła, inne gminy płaciły po 2 000 000, po 1,5 za rekultywację. My to mamy na szczęście bezkosztowo. Nadzór jest, jeszcze raz mówię i powtarzam, nadzór jest prowadzony przez WIOŚ, przez wszystkie instytucje, które są do tego zobowiązane. Co więcej, my informujemy i prosimy cały czas o kontrolę tego. Podobno to wszystko jest tak, jak powinno być, wyniki są prawidłowe, przebiega to w sposób prawidłowy, więc nie mamy żadnych informacji, aby coś tam się złego działo. Drodzy Państwo, no na tym może zakończę. Na tym zakończę, bo Pan Przewodniczący pewnie chce teraz przejść do kolejnego punktu, o ile kojarzę, więc proszę bardzo. Ja dziękuję za uwagę i jeszcze raz, drodzy Państwo, chciałbym Wam podziękować za współpracę, podziękować nam wszystkim i pogratulować nam wszystkim sukcesu, bo uważam, że tak jak tutaj kolega radny powiedział, ten skok cywilizacyjny będzie służył nam wszystkim i naszym dzieciom przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj chciałbym przywitać panią radną Elekszewinę, która do nas przybyła. Również chciałbym przywitać pana starostę Tomasza Krzesińskiego, pana Jerzego Łagonowskiego, wicestarostę oraz pana Jana Barteckiego, członka zarządu. Czy państwo radni tutaj, jeżeli już mamy takich gości, czy państwo radni pozwolą, żeby pan starosta zabrał głos na chwilkę? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie starosto. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Sołtysi, zaproszeni goście, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, słuchając tego, co Pan Wójt przed chwileczką powiedział, znaczy nie musiał się Pan chwalić, bo to po prostu widać. Te wszystkie inwestycje, jeżdżąc drogami i jeżdżąc po gminie Jeziora Wielkie, te inwestycje po prostu widać, za to tu Panu Wójtowi i wszystkim radnym, pracownikom serdecznie gratuluję. Widać, że na terenie powiatu mogileńskiego, wszystkich gmin, bardzo dużo inwestycji w ostatnim czasie. Ja też pragnę z tej strony się pochwalić też tymi inwestycjami, które no, w tym roku będą robione. Oczywiście też, jak Pan Wójt mówił, o tych plotkach zdementować. Te inwestycje wszystkie, moi drodzy, w środę, czyli jutro, będzie otwarcie ostatniego przetargu na drogi. To jest ostatni przetarg, mówimy o Lenartowie, o Gaju, o drodze Krzywe Kolano Pilich i te przetargi, i Jeziora Wielkie od miejscowości Kozy. Tu tak patrzę na pana Franka. Te wszystkie inwestycje będą realizowane. Mówimy w pierwszej kolejności Wójcin-Kuśnierz, Włostowo-Młyny, odcinek Budy Mirosławice, te wszystkie inwestycje. No i czekamy oczywiście, ale wczoraj byłem już u pana wojewody, oszczędności poprzetargowe z Rządowego Programu Rozwoju Dróg są. Także ta inwestycja z Jezior Wielkich poprzez Nożyczyn do Siedlimowa też w tym roku będzie realizowana. Czasami państwo obserwujecie budżet powiatu mogileńskiego i często też się pojawiają takie troszeczkę błędne informacje, że no, w tegorocznym budżecie nie ma tych inwestycji. Otóż, drodzy,
muszę wam powiedzieć, że no czasami jest tak, że inwestycja jest realizowana w tym roku, ale płatność jest w przyszłym roku i dlatego te inwestycje niektóre są wpisane w wieloletniej prognozie finansowej, o czym pani skarbnik doskonale wie. To jest taki zabieg, który samorządy robią. Nie tylko my, ale i wszystkie samorządy. Widzicie państwo też o inwestycji obiecanej. Mówimy o przed sezonem letnim, mówimy o Przejezierzu. W tej chwili chodnik jest w trakcie realizacji, czyli tych zadań. Moi drodzy, zauważcie, powiat mogileński bardzo dużo na terenie gminy Jeziora Wielkie robi i to chyba też bezdyskusyjnie możecie państwo przyznać, że tak jest. Ja tu też pragnę podziękować panu wójtowi, panu dyrektorowi za tą współpracę w dziedzinie chociażby kultury, bo my też w niedzielę jesteśmy świeżo po stołach wielkanocnych i tu dziękuję za to. No, atmosfera wzorowa, jak zawsze zresztą w Jeziorach Wielkich. Muszę państwu powiedzieć jedną rzecz, że 30 grudnia 2021 roku, jak objąłem tą zaszczytną funkcję przewodniczącego zarządu, bo ja zawsze będę mówił, że przewodniczącego zarządu, bo to zarząd wspólnie, kolegialnie podejmuje decyzje. Ja jestem przewodniczącym tego zarządu i muszę państwu powiedzieć, że przez te no, ciutkę ponad dwa lata udało się ogrom tych inwestycji zrealizować. Może tak w telegraficznym skrócie. No wiecie państwo, że oddaliśmy największą inwestycję w historii powiatu, która miała nie powstać. Mówimy o byłym budynku szpitala w Strzelnie, celem budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. W tej chwili po trzech tygodniach od otwarcia tego oddziału ZOL cały jest zapełniony. Lista oczekujących jest ogromna, także inwestycja, jeżeli chodzi o zasadność, no to chyba nie trzeba nad tym dyskutować. Udało się, moi drodzy, pozyskać środki i w trakcie realizacji jest budowa dwóch hal sportowych, boisko wielofunkcyjne, rozbudowa szkoły przy zespole szkół w Strzelnie. Nie mówię już o chodnikach, bo moi drodzy, no za dużo byśmy my tu musieli rozmawiać, ale dróg mogę tylko państwu powiedzieć tyle, niespełna 400 kilometrów dróg, które w swoich zasobach powiat mogileński ma. Muszę państwu powiedzieć, że 130 kilometrów dróg przez dwa lata udało się na terenie powiatu mogileńskiego zrobić. Zresztą szanowni państwo, wszystkie drogi główne powiatowe na terenie gminy Jeziora Wielkie w tym roku będą zrobione. Zostaną tylko te odcinki, z których dojeżdżacie państwo do tych głównych ciągów komunikacyjnych i o to nam chodziło. I w pierwszej kolejności właśnie zarząd podejmował decyzję, żeby te odcinki remontować. Mogę tylko też powiedzieć, moi drodzy, że wszystkie inwestycje, które poczyniliśmy czy czynimy, mają za zadanie przede wszystkim ograniczenie wydatków bieżących, czyli ograniczenie funkcjonowania jednostek podległych pod powiat mogileński. I to nam się, muszę państwu szczerze powiedzieć, świetnie udaje. Zresztą w dobie skoku inflacji, podwyżki cen energii i tak dalej, no to jest bardzo, bardzo wskazane. Co jeszcze? Żebym nie zapomniał, bo tego jest dość dużo. Odnośnie Wostowa właśnie, bo tu teraz pan Waldemar Cisielczyk mówi. Odnośnie Wostowa, panie wójcie, bo jesteśmy po wstępnych oczywiście rozmowach. Wszystko zależało i zależy od tego, czy dofinansowanie na Dom Pomocy Społecznej, który powiat mogileński chciałby wybudować i chce wybudować cały czas, żebyście nie myśleli, że odchodzimy od tego. No wstępnie po rozmowach wiem, że za chwileczkę pojawią się środki na tego typu inwestycje. No i panie wójcie, ale to spokojnie, bo też nie chcę, żeby ktoś to uważał za kiełbasę wyborczą. Ten pomysł, który zarząd powiatu ma na celu, będziemy chcieli realizować. Także tu jeszcze chwileczkę cierpliwości znaczy po wyborach będziemy na spokojnie nad tym dyskutowali i uważam, że ta inwestycja w najbliższym czasie na pewno będzie realizowana. Z tej strony
chciałbym podziękować przede wszystkim Wam, drodzy radni, Panie Wójcie, za współpracę. Powiem Państwu szczerze, że wspólnie udało nam się, tak jak Pan Wójt mówił, wiele inwestycji zrealizować i mam nadzieję, że po 7 kwietnia dalej ta współpraca będzie tak wzorowa, jak w tej chwili. Także, a na dowód tego, Szanowni Państwo, że jesteście dla nas bardzo ważni, że ta współpraca jest wzorowa, jest chociażby dzisiejsza wizyta praktycznie większości zarządu, pana Waldemara Ciesielczyka, także to też o czym świadczy. Także raz jeszcze dziękuję, chyba że macie Państwo jakieś pytania, bardzo chętnie na te pytania Państwa odpowiem, także chyba że o czymś zapomniałem. I nawet nie są dziury załatane. Obiecuje nam się, że się załata, zrobi, ale z tego co wiem, to nic się w tej sprawie nie robi i za chwilę będziemy mieli dziury takie w drogach powiatowych, że będziemy je od towa wszystkie robić. Pani radna, wie Pani doskonale, że nie tylko nasze drogi, ale wszystkie drogi. Tak. No. Nie tylko powiatu mogileńskiego, ale samorządów gminnych. Niestety po tej pseudozimie są w takim stanie, jakim są. No, doszło do sytuacji takiej, że masy na zimno, która ma za zadanie doraźnie zabezpieczyć dziury, o których Pani mówi, po prostu jej brakło. Wszystkie samorządy wykupiły i my niestety z magazynów całą masę ściągnęliśmy, ale w tej chwili systematycznie nam ta masa dochodzi, systematycznie te dziury są łatane. Zresztą chyba Państwo widzicie, że po dwie ekipy Zarządu Dróg Powiatowych jeżdżą, remontują, a czekamy, Szanowni Państwo, za tym, żeby przede wszystkim ruszyły wytwórnie, które no, w tym sezonie zimowym przede wszystkim robią konserwację swoich urządzeń. Za chwileczkę produkcja masy ruszy, a już powolutku rusza, bo mam zapowiedzi i zapewnienia, że już niektóre firmy drogowe, zresztą dzisiaj też, jeżeli chodzi o gminę Dąbrowa, jedna z firm, która wygrała przetarg, już weszła na zadania, o których przed chwileczką Państwu mówiłem. Także jeszcze chwileczkę, uzbroimy się w cierpliwość. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze by chciał zabrać głos? Panie Jurku, proszę. Szanowni Państwo, szanowny Panie Przewodniczący Rady Powiatu, szanowni członkowie i radni. Zarządu. Zarządu, tak. Ostatnio dziękowałem na sesji tutaj Panu, byli nieobecni. Jeszcze raz pozwolę sobie podziękować za drogi, które powstały na terenie nadgoblańskim, między innymi w Jeziorach Wielkich, między innymi droga powiatowa. Niech Pan wszystkiego nie mówi, bo czasu... No nie będę mówił, szkoda czasu, no dobrze, ale skupię się na tym, że Pan podziękuje również radnym powiatowym, bo to jest współudział nie tylko zarządu powiatu, ale wszystkich radnych, których Pan tutaj i Panowie reprezentujecie. Szanowni Państwo, tak się przysłuchuję odnośnie inwestycji przyszłej, która ma powstać w Włoscowie. To no, już od 2 lat. Prosił tam po prostu te rozmowy uściślić, o ile Panowie, Szanowni, zostaniecie, załóżmy, radnymi, Pan Starostą, Pan Wójtem, aby to się skumulowało w najszybszym czasie. Bo budynek niszczeje od kilkunastu lat. Fundusze nie wiem, bo Pan mówił, że fundusze będą. Pan nie określi, czy będą fundusze rządowe, czy będą fundusze z KPO obecnie, które zostały przydzielone z Unii Europejskiej. Ostatnio byłem na spotkaniu z Panem Marszałkiem. Mówię z Panem Marszałkiem Piotrem Sołeckim. No niestety mówi, ale fundusze będą. Nie wiem, jakie relacje są między Panami, Panem Wójtem, czy Panem Starostą, a Panem Marszałkiem. Może coś w tym temacie trochę bliżej, bo te fundusze będą dzielone. Będą dzielone? No w najbliższym czasie. Ale czy Panowie, czy my, Szanowni Państwo, dostaniemy? To jest pytanie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Starosto, tak z 2 słowa Panu Jurkowi. To znaczy, to powiedziałem. Chcemy, zamierzamy, współpraca wzorowa. Chyba nic dodać, nic ująć. Po 7 kwietnia dalej działamy i robimy wszystko dla naszych mieszkańców, Panie Wójcie. Ja jeszcze chciałem zabrać głos.
Drodzy Państwo, jeśli chodzi o te łatanie dróg, my mamy to samo na terenie gminy. W miarę jedzenia apetyt rośnie. Kiedyś dziury się naprawiało od wiosny do jesieni. Tyle było tych dziur. Teraz, no, jeżeli jest tych dróg, mamy gminnych bardzo mało, które wymagają tych remontów, ale no, pojawi się jedna dziurka. Ja bardzo często jeżdżę tymi drogami, bo ktoś mówi, kurczę, takie dziury, że już nie przejechać. No, jadę, są dwie, trzy dziurki, no, zdarzają się, że woda jeszcze zalega, więc ludzie już, mieszkańcy są tak uczuleni, że zaraz dzwonią i już by chcieli, żeby od razu było od ręki. No, no nie da się, no, bo tych dróg, mamy tych pracowników ograniczoną ilość i oni łatają to. Te drogi są teraz kompleksowo robione, nie ma już praktycznie dróg gruntowych, tylko są już kamienne. Kamienne te drogi są i robimy taką technologią, że kamień ze szlakiem to się utwardza, zagęszcza, jest bajka. I według mnie jest dobrze, bo już nawet traktory, te duże sprzęty tak nie rozjeżdżają tych dróg kamiennych, łatane są na bieżąco. Tylko że, no tak jak wspomniałem, jeżeli u sąsiada droga jest asfaltowa i nie ma dziur, to dlaczego mu nie ma być dziura? No, spokojnie, tak jak pan starosta mówił, te drogi będą zrobione, bo to też powiat ma duży obszar i nie tylko gmina Jeziora Wielkie. Ja powiem tak, panie starosto, ja ciężko mam dojechać do pracy. Takie dziury są, już nie wiem, gdzie objeżdżać. Przez Koruszkowo nie da się, przez Siedlimowo się nie da i kombinuję, jak to, i to ciężko jest objechać, żeby dojechać do gminy. Ale drodzy państwo, nie o to chodzi. Przede wszystkim... Ale proszę o ciszę. Przede wszystkim, drodzy państwo, chciałem podziękować radnym powiatowym. Tutaj akurat mamy naszego przedstawiciela, pana, w osobie pana starosty Tomasza Księckiego i Waldemara Cilczyka i członków zarządu, tutaj pana Łaganowskiego i pana Barteckiego, podziękować za to, że w historii powiatu nie było tyle inwestycji na terenie naszej gminy, drogowych inwestycji, za co naprawdę należą wam się podziękowania, bo jak pan starosta został starostą, był u mnie na spotkaniu i wymieniliśmy kilka zdań. I mówię, Tomek, mam nadzieję, że nasza gmina na tym zyska w końcu, że mamy swojego starostę, bo starostowie byli z różnych gmin, z naszej nigdy. Okazało się, że powiat ma taką samą politykę jak nasza gmina. Nie robi się w miejscowościach, gdzie jest najwięcej wyborców. Robi się wszędzie. I tak samo było u nas. Nie tylko tam, gdzie jest największe miejscowości, gdzie jest najwięcej wyborców, gdzie można uzyskać głosy, tylko robi się wszędzie te drogi. I tak samo, i za to muszę podziękować. Proporcje, jeżeli chodzi o wykonanie nawierzchni na terenie powiatu, są mniej więcej wyrównane. Wszędzie coś zostało zrobione. Na terenie naszej gminy tych dróg naprawdę przez te 5 lat zarówno za poprzedniego starostę pana Nowackiego, jak i tutaj za pana Krzysińskiego i zarządów, bo to różne zarządy były, powstało bardzo dużo i za to trzeba podziękować i tutaj chylę czoła, bo dotrzymał pan słowa, po tej twardej naszej męskiej rozmowie dotrzymał pan słowa. Liczę na to, że ta współpraca będzie jeszcze lepiej się układała. Myślę państwu, że należy też podziękować za to, że ta współpraca układała się nie tylko wzorowo pod względem inwestycji drogowych, ale jeżeli chodzi o same formalne sprawy, bo my mieliśmy, jak wcześniej wspomniałem, kocioł, jeżeli chodzi o dokumentację. I muszę przyznać, że pracownicy starostwa, łącznie z osobą pana starosty, stanęli na wysokości zadania, pomagali, doradzali. Nie trzeba było wielu rzeczy jechać, załatwiać gdzieś, bo doradzili, jak to można zrobić w inny sposób i prościej czasem. No bo nie, jeżeli ktoś ma większą wiedzę i tym się zajmuje, potrafi doradzić i od ręki takie rzeczy zostały załatwiane, bo prosiłem, panie starosto, potrzebujemy to już na CITO. I to było tak to wyglądało. Było to przeprowadzane, błyskawicznie organizowane. Bo czasem taki jeden papierek mógł zaważyć na tym, czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie dostaniemy. I to było robione od ręki i za tą współpracę z powiatem naprawdę całemu zarządowi serdecznie i z całego serca dziękuję, bo dzięki temu nasza gmina zyskała bardzo dużo. Także panie starosto, jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia w wyborach. Szanowni Państwo, od pana wójta takie słowa to miód na serce. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia 8 kwietnia. Panie starosto. Jeszcze? Tak. Inwestycje, szanowni państwo, od lat 70. Nie przesadzam. Od lat 70.
co powstawały inwestycje na terenie całego powiatu, na terenie gminy, między innymi Jezioro Wielkie. Już nie mówiąc o drogownictwie, inwestycje, które powstały na terenie gminy, powiatu, naprawdę będą służyć społeczeństwu na następną kadencję i następne lata. A mało tego, ten budynek nieszczęsny szpitala, który był tak zaniedbany, szeroko rozpropagowany, w latach 2018-2023 został odrestaurowany, uruchomiony i istnieje. Wizytówka miasta, promocja jest podstawą. Oby to było dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, korzystając z okazji, przede wszystkim wam i waszym rodzinom zdrowych, spokojnych świąt. I tak przed chwileczką też byłem w zespole szkół w Strzelnie i gronu pedagogicznemu życzyłem i państwu też będę życzył tego samego, żebyśmy w pewnym momencie przy tym stole wielkanocnym troszeczkę przewartościowali życie i żebyśmy tak naprawdę zdali sobie sprawę, co w tym życiu jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego, raz jeszcze dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do punktu 9. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Ten punkt przerabialiśmy tutaj właśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, ale poprosiłbym pana jeszcze Mikołaja Skowrona o bardzo krótkie streszczenie, jak to wygląda. Szanowni państwo, więc tak jak było mówione podczas Komisji Rady Gminnej, na terenie gminy Jeziora Wielkie w latach 2011-2023 zinwentaryzowano 2640,97 tony, unieszkodliwiono 996,52 tony, to jest około 38% zostało unieszkodliwionych. Pozostaje jeszcze do usunięcia 1644 tony i 450 kg. Tak pokrótce, no większość rzeczy tutaj pan kierownik Osowski już wytłumaczył. Na wspólnym posiedzeniu komisji. Tak, dokładnie, także dziękuję. Czy tutaj państwo radni w tym punkcie mają jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Jeśli są tutaj jakieś pytania, to jest pan Mikołaj, może odpowiedzieć. Nie widzę, wszystko jest dobrze. Państwo radni nie mają pytań. Dziękuję bardzo. Punkt 11. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Jeśli tutaj pani Marlena chciałaby coś dopowiedzieć, to proszę bardzo. Nie wiem, czy mam, że tak powiem, odnieść się do tego sprawozdania i do tych materiałów, które Wysokiej Radzie przedstawiałam na posiedzeniach komisji. Czy może jakieś pytania się nasuwają? Czy może jakieś pytania? O, panie Jurku, proszę bardzo. Jeśli można, pani kierownik, wszystko przerabialiśmy na ostatniej komisji. Pytania, jakie były, zostały zawarte w pani odpowiedzi. Nie ma sensu po prostu tematu przerabiać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy państwo radni jeszcze mają pytania jakieś do pani kierownika? Nie ma.
Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za 2023 rok. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy może w tym punkcie jakieś pytania? Pani kierownik odpowie. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Podsumowanie kadencji Rady Gminy w latach 2018-2024. Tutaj w tym punkcie pan wójt już dużo powiedział, ale proszę bardzo, jeszcze raz. Drodzy Państwo, umknęło mi też bardzo ważne temat dróg gminnych, które jesteśmy w trakcie przejmowania. Myślę tu o drodze w Radunku, na którą złożyliśmy wniosek o przejęcie, bo to była droga Skarbu Państwa, zawiadował tą drogą i że tak powiem, zarządzał powiat. Nie do końca tak to wyglądało, jak wyglądało. Postanowiliśmy na wniosek pani radnej Elżbiety Krzewiny, która cały czas monitorowała ten temat i stwierdziliśmy, że powiat tej drogi nie ma zaplanowany na najbliższy okres, aby ją wyremontować, i radni podjęli decyzję, aby ją przejąć. I to jest droga w Radunku. To jest droga, która jest w fatalnym stanie rzeczywiście, bo ta droga, to nawet nie chcę już mówić, nie ma gorszej drogi chyba nigdzie w gminie. Droga w Dorzeczynie koło Świetlicy, droga w Dorzeczynie koło Świetlicy i droga w Wójcinie koło kościoła. I jeszcze jedna droga doszła w międzyczasie, jak się okazało, droga w Rzeszynie, od Krzyżówki w dół. I te drogi będziemy przejmować. Są różne problemy, bo okazało się, że nie mają jeszcze numerów nadanych i tak, że to będzie pewnie trochę trwało. Nawet się nie spodziewaliśmy, ale już mamy, że tak powiem, pismo, które wskazuje, że te drogi zostaną nam przekazane i będziemy na te drogi wykonywać w najbliższym czasie projekty. Jak już będziemy właścicielem tych dróg, oczywiście projekt jest też wykonywany na drogę jeziora Rzeszyn. To jest ten newralgiczny odcinek, gdzie tam już praktycznie drogi nie ma. Tam jako takiej drogi nie było, bo tam był tylko sprysk podwójny i to było wszystko. I to się zrujnowało i wygląda fatalnie, więc te drogi przejmiemy. Co więcej, jeszcze jesteśmy w trakcie budowy powiększania placu zabaw przy jeziorzu i będziemy budować, jak wszystko dobrze pójdzie, ścieżkę pieszo-rowerową przy jeziorzu wzdłuż jeziora do plaży wojskowej. Czyli to będzie taki ciąg komunikacyjno-rekreacyjno-turystyczny, gdzie będzie można usiąść, przejechać rowerem, przespacerować się i tak dalej, więc to już praktycznie jest w realizacji lub za chwilę będzie, więc drodzy Państwo, to może tyle na temat inwestycji. Drodzy Państwo, powtórzę się jeszcze raz i po raz kolejny chciałem podziękować wszystkim za tą kadencję pięcioponadletnią, za współpracę. Życzyć Państwu wytrwałości, determinacji, abyście pozostali na następną kadencję, bo powtarzam, że takiej zgodnej rady, też byłem radnym wcześniej, gdzie tak spokojnie przebiegały, poza drobnymi wyjątkami, bo zdarzały się drobne wyjątki, że czasem nie wiadomo było, o co chodzi i nie zostało to do końca wyjaśnione, ale to jest specyfika charakterów i tak, może dobrze, że tak było, bo nie każdy jest, że tak powiem, spokojnym, idealnym i panuje nad emocjami lub nad swoimi wypowiedziami. Chciałem Wam podziękować za to zrozumienie, za tą współpracę, za to, że udało nam się tyle zrobić, bo to możecie podziękować sobie przede wszystkim, że podejmowaliście decyzje i mieszkańcy, mam nadzieję, Wam się za to odwdzięczą i będziecie mieli ten kolejny i uzyskacie ten kolejny mandat na kolejną kadencję, a konkurencja, z tego co słyszę, to nie śpi. I nie wiem, co tak mobilizuje ludzi do tego, żeby no, taką ostrą kampanię i niekoniecznie do końca czystą kampanię i na poziomie prowadzić za te parę groszy, które się otrzymuje za tą dietę, bo to są śmieszne pieniądze, gdzie to czasem na paliwo tylko wystarcza. No ale no, nieważne, no, każdy ma prawo zmieniać świat i ma swoją wizję, więc ma prawo startować do Rady Gminy czy też na inne stanowiska, ale dziękuję Wam za te 5 lat.
Naprawdę, z początku różnie to bywało, ale żeśmy się szybko utarli, bo pamiętam poprzednią kadencję, jak ja byłem przewodniczącym Rady zostałem, to były takie zgrzyty chyba z 2 lata. A tutaj praktycznie w ciągu pierwszego pół roku żeśmy się utarli i ta zgoda, ta jedność okazało się zaczęła budować, zaczęła procentować. I za co wam z całego serca dziękuję i życzę powodzenia tym, którzy startują i starają się o kolejną kadencję, będą sobie tylko kolejną kadencję, powodzenia, bo naprawdę ta współpraca układała się bardzo dobrze. Dziękuję również pracownikom, którzy tak powiem, no, zapracowywali się i zasłużyli na te podziękowania z mojej strony i myślę nie tylko z mojej strony, bo i radnych, bo te zadania, które radni przegłosowali, ktoś musiał wykonać. I tutaj była bardzo duża zasługa pracowników i wszystkich jednostek podległych, którym też dziękuję. Pracownikom tych jednostek podległych, gdzie reprezentowali nas na każdym szczeblu, reprezentowali nas zgodnie, pracowali, starali się, wszyscy zabiegali o to i cieszyli się z tego, że w końcu coś się zmienia, że ruszyło, że drgnęło, że można, że się da i każdego to cieszyło. Indywidualnie pracowaliśmy na to, aby cieszyć nasze społeczeństwo, aby pracować na ich lepsze życie, na to, żeby byli dumni w końcu z naszej gminy. I uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Drodzy Państwo, to jest bardzo miłe, jak ktoś przyjeżdża do naszej gminy, ktoś, kto pracuje za granicą, czy ktoś jakiś czas nie był i nie może odnaleźć gminy. Przejeżdżał budynek gminy i mówi, szukał drzew, szukał krzewów, szukał tego, co było i no, ciężko było znaleźć budynek gminy, więc to cieszy. Przychodzą czasem osoby do mnie, nie tylko z terenu naszej gminy, ale mieszkańcy też innych gmin, którzy mają tu jakieś sprawy do załatwienia w Przyjezierzu i w innych sprawach. I też chwalą, że no w końcu się to wszystko zmieniło, że mamy się czym pochwalić. Ten kompleks tutaj, który mamy akurat, hale, parkingi, urząd gminy, to myślę, że to jest wizytówka naszej gminy, pomijając już drogi, bo drogi to każdy jeździ i tego nikt praktycznie nie zauważa, bo jedzie drogą, nie zauważa, ale tak samo wygląda teraz w Wójcinie. Przy szkole mamy tak, jak powinno być. Dzieci mają odpowiednie warunki. Dzięki wam, drodzy Państwo, bo były różne zgrzyty, różne zastrzeżenia, ale powiem wam tak, to, że wybudowaliśmy tą naszą halę w Jeziorach Wielkich za te pieniądze, na dzień dzisiejszy by było nieosiągalne. Co najmniej 3-krotność tej kwoty. To samo w Wójcinie. Na dzień dzisiejszy wszyscy wójtowie, burmistrzowie, którzy do mnie dzwonią, jak ja to zrobiłem, że w technologii murowanej zrobiliśmy halę za 3 miliony złotych niespełna, gdzie oni teraz za hale namiotowe dają po 5. Czy w ogóle nie ma o czym mówić, bo to jest inna technologia i to nie ma nawet tego efektu takiego wizualnego. Także, drodzy Państwo, za wszystko pragnę wam podziękować. Pragnę podziękować pracownikom obsłudze, oczywiście prawnej. Pani Manicka, ona non-stop jest uśmiechnięta. Ja nie wiem, jak ona to robi, że cały czas uśmiechnięta. Panie wójcie, czego pan taki smutny, jak pan się uśmiechnie? No ja nie wiem. Zazdroszczę tej empatii, tej energii pani mecenas, bo kiedy się widzimy, to ona zawsze jest uśmiechnięta. Nie wiem, jak to robi, dopytam może gdzieś w kuluarach i poda mi na to jakąś złotą receptę. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim, sołtysom, mieszkańcom, wszystkim za zrozumienie, za cierpliwość i przede wszystkim życzę w tych nadchodzących świętach spokoju, radości, refleksji, aby ta polityka zeszła na, w ogóle żeby zeszła i zniknęła z naszego życia w tym okresie świątecznym i przedświątecznym, bo nie na tym polega świętowanie, aby mówić o polityce, się sprzeczać. Cieszmy się sobą nawzajem, cieszmy się swoją najbliższą rodziną i spędzajmy te święta w radości ze swoimi najbliższymi, z osobami, które nas kochają i z którymi chcemy te święta spędzać. Zapomnijmy o tej polityce, wybory będą tydzień po świętach. Ten ostatni tydzień będzie pewnie takim dominującym i najcięższym tygodniem, ale to po świętach. Zdrowych, radosnych, spokojnych świąt wszystkim Państwu życzę. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Pragnę podziękować pani radnej Anecie Bart. Proszę Państwa, to jest koniec naszej kadencji. Życzę sobie wam, abyśmy się spotkali, ale to już jest nasza sesja w tej kadencji.
Chciałabym podziękować wszystkim tutaj zebranym, jak i sołtysom, radnym, koleżankom, kolegom, państwu z urzędu. Jestem dumna, że mogłam być w tej Radzie i uczestniczyć w tym, co zostało przez te ostatnie lata zrobione. I życzę państwu, żebyście się tu spotkali, czy bez mnie, czy ze mną, ale żebyście się tutaj spotkali w następnej kadencji. Trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękuję. Ja również chciałabym podziękować radnym, pracownikom, no i wójtowi, sołtysom, no i wójtowi, bo te sesje i te przedsięwzięcia to jest jego zasługa. My mu pomagaliśmy, także dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że się zobaczymy. Na pewno się zobaczymy albo tu, albo tam na widowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję koleżankom, kolegom i wszystkim, którzy angażowali się w pracę Rady. Dziękuję panu wójtowi. Szczególnie bardziej dziękuję pani sekretarz, która tłumaczyła mi cierpliwie wiele spraw, a najbardziej dziękuję pani skarbnik. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
ślicznie dziękuję, że mogłam swoim skromnym wkładem reprezentować jako radna gminę Jeziora Wielkie. Dziękuję panie wójcie za miłą współpracę, dziękuję za dobre gospodarowanie, za to, że jest pan przykładem dobrego, pracowitego i ekonomicznego może wójta. Dziękuję moim koleżankom i kolegom radnym. Dziękuję urzędnikom, począwszy od pani sekretarz, pani skarbnik, skończywszy na kierownikach i innych urzędnikach. Dziękuję wam, drodzy sołtysi, zaproszeni goście, za miłą współpracę. Dziękuję, że mogłam swoją skromną osobą chociaż cząstkę włożyć swojej, można powiedzieć, pracy w tą małą naszą ojczyzną, którą jest właśnie gmina Jeziora Wielkie. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Panie przewodniczący, panie wójcie, panie, panowie radni, państwo sołtysi, szanowni państwo. Pozwolę sobie tutaj trochę ściągnąć z tego względu, że trochę wyżej rozpocznę. Spotykamy się na obecnej sesji w czasie Wielkiego Postu i ostatniej sesji tej kadencji. Chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Sołtysów, państwa radnych, a szczególnie dzieci. Przed chwilą otrzymaliśmy podziękowanie ze szkół publicznych i właśnie zastanawiamy się nad tym, jak te maluchy, praktycznie od klas pierwszej czy od zerówki, kończywszy na ósmej klasie, dziękują całemu samorządowi ziemi jeziorańskiej, łącznie z panem wójtem, wszystkich państwa, co wymieniłem. Jestem za to bardzo wdzięczny. A na wkład i rozwój naszej gminy, tej małej ojczyzny, wszyscy państwo zasługujecie. I radni, i sołtysi. Państwo, którzy tutaj są, łącznie z panem wójtem, a szczególnie podziękuję za te lata 2023, a w szczególności panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, parlamentarzystom, posłom,
panu marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Sałweckiemu za ten minimalny wkład, który państwo otrzymaliście. Po rozmowie tutaj przed chwilą z panią skarbnik były tak zwane małe projekty, do których państwo zachęcałem. Co niektórzy państwo złożyliście te projekty i dofinansowanie otrzymaliście. Skromne, małe, ale dofinansowanie otrzymaliście. Nie byłoby tego sukcesu za wprowadzenie Polskiego Ładu. 2018-2023 to są pieniądze, panie wójcie, szanowni państwo, z Polskiego Ładu. Osoby, które przedstawiłem, praktycznie ten najwyższy szczyt władzy państwowej, ku temu się przyczyniły. A pośrednio wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. On po prostu trzymał tą piecz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i między innymi na teren gminy Jeziora Wielkie, gdzie tutaj się spotykamy. Panu staroście i członkom zarządu, wszystkim radnym powiatowym. To jak określiłem, tutaj panu staroście to jest po prostu ewenement od lat 70. tamtego stulecia. Także inwestycje, które powstały w tym krótkim czasie, poprzednia kadencja i obecna, która się kończy lada dzień, po prostu ten priorytet gmin, powiatów małych został wykorzystany. Te małe powiaty, małe gminy, małe miejscowości, one odżyły. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak wspominałem, byłem na rozmowie z panem marszałkiem Sałbeckim. Program RPO będzie wdrażany. Jakie pieniądze dostaniemy? Na jakie cele? Dopiero zarząd województwa kujawsko-pomorskiego określi. Trochę to potrwa. Miejmy nadzieję, że jakieś pieniądze konkretne, panie wójcie, tutaj dostaniemy. Dziękuję panu wójtowi, pani skarbnik, wszystkim paniom, panom, łącznie z zakładami podległymi, dyrektorom szkół, obsłudze prawnej, tutaj reprezentującej pana mecenasa Rakoszego. Po prostu w ostatnich latach nie było po prostu zastrzeżeń podjętych przez Wysoką Radę uchwał. I to mnie cieszy. Oby tak dalej w przyszłej kadencji, szanowni państwo. Wszystkim państwu radnym sołtysom, wszystkim mieszkańcom naszej tej małej, kochanej ojczyzny, którą tutaj państwo reprezentowaliście. Miejmy nadzieję, że w przyszłej kadencji będziecie państwo reprezentować i ta gmina będzie się rozwijać. Pragnę nadmienić, że już pan wójt wszystko przekazał informacje odnośnie inwestycji, które powstały w tam poprzedniej kadencji i w obecnej, która się kończy. Lata 2018-2023 to są niepowtarzalne pieniądze. 60 milionów złotych. Państwo sobie wyobrażacie, jakie są pieniądze w stosunku do tak małej gminy, która liczy niespełna 5 tysięcy mieszkańców? Po prostu pełne zaskoczenie. Nie wspomniał pan wójt jeszcze o czym, pani skarbnik. Zadłużenie gminy od lat 70. cały czas istniało. Nieobetyczne kwoty były. Dopiero poprzednia kadencja i obecna, w szczególności obecna, priorytet. Zadłużenie 2023 rok zero. 2023, wchodzimy 23, minimalne zadłużenie, ale to jest czym spowodowane? Ja powiem zero. Inwestycje, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, a kończymy w drugim kwartale tego roku, zaciągnięty został kredyt w wysokości 2 miliony z groszem. Ten kredyt, zgodnie z założeniami, będzie umorzony. Nie może nie w całości, ale zgodnie z procedurami i uchwałami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, już nie mówiąc o wysokości tej inwestycji, załóżmy będzie, bo ja wiem, 10-15%, pani skarbnik, 5%, no więcej nie.
Także jesteśmy po prostu na dobrej drodze. Nie wspomnę Państwa naprawdę ciężkiej sytuacji na arenie międzynarodowej, tak samo na arenie polskiej. Co się ostatnio dzieje? Jest zaprojektowany budżet centralny przez poprzedni rząd. Jaka będzie realizacja tego budżetu w tym roku, się okaże. Inwestycje, które po prostu zaplanowane są, niektóre inwestycje są promesy. To jak tutaj wspominała pani skarbnik, jest promesa na budowę przyszłej tutaj OSP w wysokości 2 mln zł. Jest niby zaakceptowana. Następna promesa jest wstępna na budowę fotowoltaiki. Wartość 8 mln zł, potężne pieniądze. Tylko czy to będzie zrealizowane przez budżet państwa? To jest właśnie pytanie. Duże pytanie w stosunku do tych inwestycji. Szanowni Państwo, obecnie trwają strajki. One się przeciągają. Współczuję naszym rolnikom, nie tylko rolnikom, ale całemu społeczeństwu. Od pojutrze, od pierwszego wchodzi podatek 5%. Zobaczymy, co to będzie dalej. 5% jest po prostu projektowane przez rząd. Według mnie będzie wyższy. To znaczy odnośnik w stosunku do poszczególnych artykułów. Nikt nie wspomina o podwyżce cen energii. Drugie półrocze tego roku. Jedni mówią 60%, 80%, niektórzy mówią 140%. Nie wspominam o Zielonym Ładzie. Rolnicy nie po to protestują w Polsce, na terenie gminy, załóżmy, czy na terenie całej Polski. Cała Europa protestuje. Po rozmowie z marszałkiem się pytam. My tutaj jako Rada Gminy wprowadziliśmy po prostu sprzeciw Polskiemu Ładowi. A co się okazuje? Sejm Kujawsko-Pomorski akceptuje Zielony Ład. Co mi powiedział pan marszałek? 16 kwietnia, nie wiem, będzie po wyborach, zobaczymy, czy będzie sesja sejmiku, mają po prostu odwrócić tendencję. Jaka będzie decyzja sejmiku? Trudno powiedzieć. Jaka będzie decyzja? Decyzje Unii Europejskiej są podjęte, kochani, na dzień dzisiejszy. Trudne czasy nastały. Nie będę tego przedłużał. Przed nami, kochani, wybory samorządowe ogłoszone na dzień 7 kwietnia tego roku, za 1,5 tygodnia. Następnie wybory samorządowe, no to wiadomo, wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wybór radnych do rad gmin, do rad powiatu, do sejmiku samorządowego. Skupmy się na tych wyborach. Jakich wyborców wybierzemy po prostu na poszczególnych etapach, to się okaże. Za 2 miesiące wybory przeszło parlamentarne. 3/4 Unii Europejskiej Europarlamentu głosuje za czym? Za Zielonym Ładem. A Zielony Ład, Państwo słyszycie, co nas czeka. Do wyborów Europarlamentu wybieramy ludzi. Nie tylko do Europarlamentu, ale do szczebla niższego, którzy obiecują i spełnią obietnice przed wyborcami i realizują programy. Dla kogo? Dla nas wszystkich, dla ojczyzny. Głosujmy po prostu na konserwatystów i reformatorów. Takie jest moje odczucie. Nie będę tego tutaj podsumowania przedłużał. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę, by był to czas pogłębionej refleksji nad tym, co przed nami. Czas zadumy nad wartością pokoju, kochani. Co się dzieje na całym świecie? Co się dzieje w Europie? Naprawdę trudne czasy.
i dobrem drugiego człowieka. Czas czerpania radości z oddechu wiosny, która już jest. Te piękne uśmiechy pan tutaj wspominał, no nie wiem, no cieszymy się wiosną, czy obecnym zaleceniem premiera. Uśmiechnięta Polska, oby taka była, tego sobie życzę i wszystkim. A także czasu spędzonego w otoczeniu najbliższych, szczególnie w tych świętach. Zapomnijmy o polityce. Polityka była, jest i będzie. Życzę państwu smacznego jajka i wesołego Alleluja. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Podziękowania dla pana przewodniczącego Jerzego Kamińskiego. Drodzy państwo radni, zebrani goście. Chciałbym podziękować najpierw naszym wyborcom, że trafili trafnie. Ta rada jest po prostu wielka. Takie inwestycje, które zaproponował pan wójt, a radni się z nimi zgodzili, to tylko te 5 lat to dosłownie, tak jak pan Czarek mówił, skok cywilizacyjny dla naszej małej gminy. Chciałbym tu sprostować słowa pana wójta. Pan wójt mówił również, że przyjeżdżający goście z zagranicy, nie z zagranicy, nie mogą znaleźć naszej gminy. Wprost przeciwnie. Urząd naszej gminy, jak się przejeżdża przez Jeziora Wielkie, po prostu sam się rzuca w oczy. Nie można tego minąć obojętnie. Ten cały kompleks, szkoła, hala, druga szkoła we Wójcinie, plus sala gimnastyczna, piękna, która będzie niedługo oddana. Państwo radni, dziękuję wam za współpracę. Bo to były różne rozmowy konstruktywne. Chciałbym podziękować państwu sołtysom, radnym powiatowym, którzy ostatniej kadencji zrobili dużo dla naszej gminy. To widać. Jeździmy po tych drogach. No niestety szkoda, że nie mamy żadnych placówek podległych staroście, bo na pewno też by wyglądały pięknie. Następne. Chciałbym podziękować jednostkom podległym tutaj, GOPS-owi, naszej komunalce, która robi dużą robotę, bo to dla nas jest najważniejsze. My mamy oszczędności na niej. Chciałbym podziękować również pracownikom Urzędu Gminy, bo to właśnie oni ciężko pracują na to, co my mamy tutaj. To oni właśnie wypracowują nasze wnioski, które pan wójt każe. A to jest pana wójta, to jest ciężka ręka. No niestety, mamy takiego wójta. Cieszę się, że mamy takiego wójta. Chciałbym, żeby następny wójt, może ten, może inny, tak ciężko pracował jak ten. No państwo, wszyscy państwo, którzy nas oglądają, dziękuję bardzo za tą kadencję. A na ręce pana wójta chcieliśmy złożyć podziękowania, kwiaty dla urzędników i dla pana wójta. Panie wójcie, dziękuję bardzo. Jeszcze przepraszam, chciałbym podziękować tutaj obsłudze pana mecenasa, bo akurat uciekł mi. Tak. Oj, dobrze, przepraszam bardzo. Dziękuję pani. Dobrze. Dziękuję pani i panu. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, już tak na zakończenie mojej wypowiedzi i tych podziękowań, chciałbym jeszcze raz podziękować naszym pracownikom, którzy wbrew opinii osobom, które źle się wypowiadały na ich temat, ja uważam, że mamy nieprzeciętną i niesamowitą kadrę, wykształconą, ludzi bystrych,
zaangażowanych, poświęconych swojej pracy. A co więcej, myślę, że mało która gmina może się pochwalić takimi pracownikami. Zarówno w Urzędzie Gminy, jak i w jednostkach podległych. Dziękuję wam za wszystko i za współpracę. Chciałbym też tutaj podziękować oczywiście wszystkim naszym tutaj pracownikom, paniom, pani sekretarz w pierwszej kolejności. Pani skarbnik. Panią kierownik jednostki GOPS-u i zarówno spraw obywatelskich. Pani mecenas oczywiście. Pani mecenas, poprosimy do mikrofonu, bo tak. Chciałam tylko podziękować w imieniu oczywiście wspólników i swoim i powiedzieć, że moja praca jest moją pasją, a państwo pozwoli ją bardzo rozwijać, zadając trudne pytania i bardzo wam za to dziękuję i mam nadzieję, że będziemy służyli państwu dalej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pragnę podziękować naszej pani Ewie, która obsługuje Radę. Oczywiście, drodzy państwo, pozostały jeszcze podziękowania dla naszych sołtysów, którzy jeszcze swoją kadencję, no ich kadencja będzie trwała jakiś czas, ale z tego względu, że być może po raz ostatni się widzę tutaj z wami, chciałbym też podziękować przede wszystkim paniom. Drodzy państwo, teraz taki trudny okres troszeczkę przedwyborczy i pewnie troszeczkę stresu was będzie to kosztowało, więc życzę wam, abyście mieli tego stresu jak najmniej. Spokojnie, ja myślę, że mieszkańcy docenią waszą pracę i to, co się zmieniło i zostaniecie wybrani. Oczywiście tym osobom, które będą po raz kolejny ubiegały się, życzę tego spokoju i tego... kolejnej kadencji, z jego spełnienia się w tej roli radnych na kolejną kadencję. I życzę wam, abyście jeżeli zostaniecie, mieli wójta, który rzeczywiście będzie działał i będzie współpracował, bo ja myślę, że z mojej strony to wyglądało bardzo dobrze, więc życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Tutaj państwo... Właśnie. Poprosiłbym państwa radnych i pana wójta.
Ogłaszam 10 minut przerwy.
Proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Przechodzimy do punktu 14. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Ale do mikrofonu i to blisko, bo na zebraniach ludzie mówią właśnie, że nas nie słychać. Ja mam pytanie w sprawie inwestycji, w sprawie budżetu. Odnośnie zakupu punkty zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy 200 tysięcy, 300 tysięcy remont budynku pomocniczego przy szkole w Wójcinie, 100 tysięcy na zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Wójcinie. Mam pytanie, czy są przemiarki, komu zostaną zlecone wykonanie tych zadań? Ja może od razu trzy pytania mam. Jeśli chodzi o środki niewykorzystane z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. W Wójcinie jest grupa może nie do końca seniorów, jeśli mówić o emerytach. Nie do końca w składzie wszyscy są seniorami, czyli emerytami, przepraszam. Ale nasza grupa liczy 15 osób i działa bardzo długo. My proponowaliśmy kiedyś, jeszcze poprzedniej pani sekretarz, by zatrudniła naszego instruktora, bo doszło do tego, że nie mieliśmy gdzie ćwiczyć i musieliśmy wynajmować swoją salę w Wójcinie. Płaciliśmy po prostu za wynajem tej sali. Także u nas bardzo chętnie i bardzo chętnie skorzystamy z tych funduszy. I mam pytanie odnośnie punktu zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego. Czy w tym punkcie będzie zrealizowany wniosek, który złożyłam na budowę oświetlenia na drodze w Wójcinie, tej, która prowadzi do Przyjezierza, gdzie zdarzył się śmiertelny wypadek. Tyle. Pani radna, pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o inwestycje remontowe w budynku Urzędu Gminy, w budynku pomocniczym i zagospodarowanie terenu. Będzie to zlecone naszej spółce komunalnej, a ona będzie wysyłała i ogłaszała zapytanie ofertowe na wykonanie tego. Ustalimy harmonogram tych prac, na czym one mają polegać, co ma być wykonane, aby można było wykonać kosztorys i wtedy będą ogłaszane i zapytania ofertowe na wykonanie tych prac. Tak jak do tej pory zresztą to wyglądało. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o fitness, to powiedziałem o tym, że będą zajęcia finansowane z tych pieniędzy na te wszystkie, które będą potrzebne. Tylko jaki będzie instruktor, drodzy Państwo, to już nie zależy ode mnie, czy to będą Panie chciały tego. To będzie osoba, która będzie dyspozycyjna i będzie te zajęcia prowadziła prawdopodobnie i w Jeziorach, i w Wójcinie, bo wtedy takiej osobie się to bardziej opłaca. Kto będzie, nie wiem. Zobaczymy, będziemy rozmawiać z kilkoma osobami chętnymi. Poprosiłem pana dyrektora w Jeziorach, aby już szukał takiej osoby. Poproszę pana dyrektora, bo jeszcze nie rozmawiałem z nim na ten temat, w Wójcinie, jak już oddamy salę, aby też takiej osoby szukał. Po prostu musi być osoba kompatybilna, która będzie prowadziła, bo zakładam, że jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz, no to chciałby prowadzić zajęcia tutaj i tutaj, bo te koszty też dojazdów i tak dalej też, ale zobaczymy jak to się będzie odbywało, jak to będzie się rozstrzygało. Te zajęcia będziemy finansować, jak wszystko dobrze pójdzie, z tych pieniędzy. Przepraszam,
I mam nadzieję, że uda się to nam zorganizować w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I tutaj nie chodzi mi o grupę, czy starszą, czy młodszą, po prostu będą zajęcia fitnessu, na które mogą się przyłączyć i starsze, i młodsze osoby. Nie utworzymy na pewno takich grup 10, bo to też można by było, bo niektóre osoby by chciały, żeby było takich grup 10. Nie ma takiej możliwości, bo to by przedrożyło i tych pieniędzy by brakło. Tylko po prostu, że będzie grupa, która będzie do zajęć fitnessu, który będzie, tak powiedzmy, no, spokojnie prowadzony. I będzie grupa fitnessu, które będzie, tak powiem, bardziej intensywnie prowadzone, lub jedna grupa, w której będą zajęcia, powiedzmy, pół godziny intensywniejsze, pół godziny spokojniejsze, że tak powiem, w takim trybie dla tych osób, żeby mogli wszyscy z tego skorzystać. I również dla dzieci takie zadania, takie zajęcia taneczne chcemy też prowadzić, bo tutaj dostajemy informację, że w Goku w Jeziorach Wielkich są prowadzone zajęcia, gdzie pani instruktor chce zrezygnować i byli u mnie rodzice. I bardzo prosili, aby coś zrobić z takimi zajęciami. No i my już wcześniej, oczywiście, zanim nawet ta pani była, już rozmawiałem, jak to można by było zrobić i czy można to zrobić w taki sposób, jak zakładamy. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Aczkolwiek mówię, no nie będziemy tworzyć takich grup, no bo wiem, że niektórzy są przywiązani do danego instruktora. No jeżeli się z nim nie dogadamy, trudno, no będzie inna osoba, która będzie prowadziła te zajęcia. Jeżeli będzie nieodpowiednia i większość osób będzie twierdziła, że źle zajęcia prowadzić lub w ocenie osób, które tam będą zatrudniały, rzeczywiście te zajęcia będą się prowadziły, no to będziemy rozmawiać, jak to będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy czekamy do września. Wcześniej to oczywiście tą sprawę będziemy chcieli rozstrzygnąć, ale z rozpoczęciem roku szkolnego już chciałbym w sezonie jesienno-zimowym takie zajęcia wprowadzić i w Jeziorach, i w Wójcinie. Kolejna sprawa. Budowa oświetlenia ulicznego. Będziemy to realizować według harmonogramu składania wniosków i oczywiście tam, gdzie jest najbardziej zasadne. W pierwszej kolejności będziemy wykonywać oświetlenie w miejscach takiego największego zagrożenia. Myślę tu o przystankach, krzyżówkach, jakichś łukach niebezpiecznych, gdzie często, na przykład w Koruszkowie jest bardzo niebezpieczny łuk, gdzie co chwilę ktoś tam wypada z łuku, a widoczność jest ograniczona i naprawdę to jest miejsce niebezpieczne. I są też inne skrzyżowania, gdzie uważam powinno być oświetlenie tych skrzyżowań ze względu nie tylko na pieszych, ale na rowerzystów, bo też jeżdżą rowerami osoby w różnym wieku i nie zawsze mają też oświetlenie, więc to też jest takie bardzo ważne, bo na przykład zrobiliśmy taką lampę tutaj w Jeziorach w kierunku Norzyczyna. Rewelacyjny pomysł. Jest tak oświetlona krzyżówka, że wszyscy widzą z każdej strony, czy ktoś się porusza, czy się zbliża do krzyżówki, czy nie. Więc coś takiego na tych najbardziej niebezpiecznych miejscach. Zrobimy objazd, zobaczymy, a tak jak powiedziałem wcześniej, resztę takich zadań oświetleniowych będziemy realizować z oszczędności z oświetlania. Czyli jeżeli przeprowadzimy tą wymianę i modernizację oświetlenia na LED-owe, mamy oszczędności w jakiejś tam kwocie, no to wtedy realizujemy znów według składania wniosków. I tak to zakładam będzie wyglądać. No bo chciałbym pieniądze po prostu z oszczędności przeznaczyć na oświetlenie, żeby nie poszły te pieniądze na inny cel. I takie jest założenie. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, gdy już będziemy mieli tą farmę wybudowaną fotowoltaiczną, no to wtedy to już będzie taki, że tak powiem, no, taka wisienka na torcie i jak będziemy mieli pieniądze, to możemy sobie dysponować na to oświetlenie. Aczkolwiek, tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, drodzy Państwo, chciałbym wprowadzić w przyszłej kadencji to takie, jak rozmawialiśmy, ograniczenie, że wyłączamy o danej godzinie, o której to jeszcze ustalimy i włączamy, bo niepotrzebnie to oświetlenie jest całą noc. No nie oszukujmy się, niepotrzebnie, bo po tej 22 czy po 23 to jak ktoś już przebywa gdziekolwiek, no to na własną odpowiedzialność, no i bo o tej godzinie to już raczej powinno się być w domu, a jeżeli ktoś przejeżdża gdzieś czy gdziekolwiek, no to już trudno. Ale no musimy, bo uważam, że to oświetlenie przez całą noc, no to nie powinno być, bo one niewielu osobom służy, a sami Państwo wiecie, że po 23 to już praktycznie zero ruchu jest jakiegokolwiek. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Jurku. Szanowni Państwo, może uzupełnię tutaj wypowiedź Pana Wójta. Ja wspominałem o miękkich projektach z Urzędu Marszałskiego. Już nie będę powtarzał. Sołectwa, parafie rzymskokatolickie, stowarzyszenia. Pani radna, występować z projektami. Ja jestem za po prostu tym, co pani mówi, ale wykorzystywać fundusze zewnętrzne. Także
trochę więcej zaangażowania, już nie do Rady Gminy, do Wójta Gminy, ale do instytucji wyższej, jak Urząd Marszałkowski, który ma środków, jak pan marszałek Sałecki określił, co nie miała rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt 15. Projekty uchwał. Chciałbym tu się spytać, czy państwo radni pozwolą, abyśmy czytali tylko uzasadnienia do uchwał, nie całe uchwały. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, panie Jurku. Ja mam tutaj pytania co do niektórych gości, którzy przybyli na między innymi moje zaproszenie skierowane do pana przewodniczącego, których nie widziałem od roku czy od dłuższego czasu. A w dziale załóżmy 10, punkt i tak dalej, konkretna suma przeznaczona na dotację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt pierwszy. Uchwała numer 63/376/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Proszę bardzo, pani skarbnik. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Prosimy o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt drugi. Uchwała numer 63/377/2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok. Proszę bardzo, panie skarbnik. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2183 zł. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. O kwotę 20 tysięcy złotych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Mogilnie na doposażenie jednostek OSP. O kwotę 740 266 zł część oświatowa subwencji ogólnej. O kwotę 249 838 zł część rozwojowa subwencji ogólnej. O kwotę 361 162 zł dotacja celowa na oddziały przedszkolne. O kwotę 1800 zł dotacja celowa na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich. I o kwotę 436 240 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jeziora Wielkie. Zwiększono plan wydatków o kwotę 11 841 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Gminy. O kwotę 49 193 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Jest to dodatek wiejski dla nauczycieli. O kwotę 755 289 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. O kwotę 45 818 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników Placówek Oświatowych. O kwotę 3196 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. O kwotę 20 tysięcy złotych na dotacje z budżetu na konserwację urządzeń melioracyjnych.
o kwotę 3000 zł na opłaty stałe za usługi wodne, o kwotę 50000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi gminnej Kościeżki przy stacji uzdatniania wody, o kwotę 50000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi Berlinek Droga Krajowa, o kwotę 200000 zł na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy, o kwotę 30000 zł na zadanie budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich, nadzór inwestycyjny, o kwotę 75000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujcinie, o kwotę 500000 zł zabezpieczono środki własne na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Ujcinie, o kwotę 127 293 zł dotacje celowe z budżetu dla jednostek OSP w Jeziorach Wielkich i w Ujcinie na realizację projektu Bezpieczne Kujawy i Pomorze, o kwotę 300 000 zł na remont budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Ujcinie, o kwotę 50000 zł na remont usług, na zakup usług remontowych do Szkoły Podstawowej w Ujcinie, o kwotę 100000 zł na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ujcinie i o kwotę 50000 zł na zakup usług remontowych do Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich, o kwotę 75000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich, o kwotę 70 657 zł i 71 groszy, są to niewykorzystane środki w 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o kwotę 67 000 zł na pobyt mieszkańców w gminnych domach pomocy społecznej, o kwotę 200 000 zł na zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego, o kwotę 689 360 zł na realizację zadania modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jeziora Wielkie, program Rozświetlamy Polskę, o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów i usług na zadania związane z utrzymaniem placów zabaw i altan i o kwotę 22 031 zł 16 groszy na zakup materiałów i usług na utrzymanie świetlic wiejskich. O kwotę 500 000 zł zabezpieczono środki własne na budowę świetlicy w miejscowości Gaj, o kwotę 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Nowa Wieś, o kwotę 50 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Golejewo i o kwotę 50 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Kożuszkowo, o kwotę 50 000 zł na zakup energii i o kwotę 50 000 zł na zadanie budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wójcin, o kwotę 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie budowa szatni przy boisku sportowym w Jeziorach Wielkich i o kwotę 20 000 zł na doposażenie jednostek OSP w Jeziorach Wielkich i w Wójcinie. Zwiększono plan przychodów o kwotę 80 119 zł 16 groszy z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 70 657 zł 71 groszy, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 9461 zł i 45 groszy. Zwiększono plan przychodów o kwotę 948 266 zł i 18 groszy
z tytułu wolnych środków i o kwotę 1 825 554 zł 56 groszy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Zmniejszono natomiast plan przychodów o kwotę 280 750 zł 3 grosze z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Po wprowadzonych zmianach przychody wynoszą 5 milionów 5 355 zł i 87 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu chciałbym, panie Jurku, proszę bardzo. Prawdopodobnie do podpunktu 6, tak? No, będą 3 podpunkty. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie zmiany budżetu na 2024 rok. Tu mam takie pytanie do pana wójta. Przytoczę pana słowo. Budynek świetlicy w Nowej Wsi sypie się. Co to znaczy? Dopuszczony jest do użyteczności publicznej, czy nie? No, o ile sobie przypominałem, Nowej Wsi, że pan ma dach zmienić i tak dalej, nie? Nie, nie. Budynek w Nowej Wsi jest wyremontowany, panie radny, w środku, a dach ma też zabezpieczony, tylko elewacja już jest w kiepskim stanie, w sensie, że tam tynki już odpadają i, no i dach wypada zrobić już takiej technologii, bo ten dach jest po prostu już dosyć, że nierówny. Rozumiem, dziękuję uprzejmie. A odnośnie gaju? W gaju jest jeszcze dopuszczony do użytkowania, tylko on wymaga remontu. A tam generalnie no, nie za bardzo, bo jest i wymiana dachu, i wymiana więźby dachowej w przyszłości. Jeżeli byśmy mieli robić remont, to musimy zacząć od dachu. I jeszcze ściany są z różnych materiałów, nawet specy. Rozumiem. Tak. Zasadnicze pytanie, dopuszczone jest, tak? Tak, jest dopuszczone jeszcze. Ale... Jeszcze panie przewodniczący, sprostowanie. Bo pan w pańskiej wypowiedzi padło stwierdzenie, że nie ma obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie, gdzie zarządza powiat. Jest, panie przewodniczący, taki obiekt? DPS. Tak, proszę pana. I bardzo dobrze funkcjonujący, który powstał w latach 80. i po prostu dąży do tego, żeby tutaj pan wójt, pan starosta przyjął to budynek po pełnym gimnazjum i to, co mówiliśmy w tym temacie, żeby było zrealizowane. Dziękuję uprzejmie. I serdecznie witam tutaj pana przewodniczącego, czy prezesa spółki wodnej, którego zapraszałem od roku. No niestety, bym to pytanie panu zadał na komisji, no ale pana nie było. Może pan mi odpowie na takie pytania, bo punkt 6, że pan przewodniczący na moją wypowiedź przed wypowiedzią pani skarbnik zareagował. I tu jest taka kwota 20 tysięcy złotych dotacji z budżetu na konserwację urządzeń melioracyjnych. A konserwacja urządzeń melioracyjnych to jest bardzo szeroki temat. A nie z tego względu pana zapraszałem o te 20 tysięcy, bo to są znikome pieniądze. Bo wie pan, ma pan olbrzymie pieniądze, ma pan od starosty, od marszałka, od wojewody, może pan projekty składać. Niech pan nie mówi, że wszystko się rozbija o pieniądze. Takie zasadnicze pytanie. Robił pan przewóz miejscowości Siemionki. No on jest niby zrobiony, ale niby. Czy pan dokończył? Czy w tej kwocie pan chce skończyć jeszcze? Bo tam przeczówki są niewykonane. Przyjdzie większa woda, wyższy stan wody i ta rura, którą pan zasypał i zakopał, to ona po prostu popłynie do jeziora Gołotła i ekologicznie będzie teren zaśmiecony. Następne pytanie. Czy te 20 tysięcy, mówi pan coś, taki temat jak postępowanie administracyjne w stosunku do cieku wodnego, też w miejscowości Osiemionki, które trwa od 2 czy nawet od 3 lat. Pan jest doskonale zorientowany w tym temacie, bo decyzje administracyjne, jakie wyszły z Wód Polskich, posiedzenie wyjazdowe było 12 lipca. Nie wiem, czy pan brał udział, czy nie, bo ja tam nie byłem. Ale decyzja, nie chcę panu tej decyzji daty przytaczać. To jest koniec miesiąca listopada, ewentualnie początek grudnia. Decyzja podjęta przez Wody Polskie
postępowanie, które trwa, wie pan na czym postępowanie administracyjne trwa. Ten ciek wodny ma być przywrócony do istniejącego stanu, który był przed zasypaniem. Nie wiem, czy komu to przeszkadzało. Pan wiedział o tym? Pan doskonale wiedział, bo mieszkańcy Siemionek informowali pana w tych dniach, co był po prostu zasypywany. Wszystko w tym temacie. Dziękuję za przybycie i dziękuję za odpowiedź szczerą. No dziękuję bardzo, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Do ostatniego tematu podejdziemy w ten sposób, że to Wody Polskie prowadzą na zgłoszenie rolników, a rolnik zgłosił się do nas, my odpowiedzieliśmy do Wód Polskich. Temat jest do zrealizowania, jeżeli się nie mylę, do 20 czerwca. Czy będzie? To nie spółki wodne jest sprawa. Następnie, jeżeli pan mówi, że owszem, byłem zaproszony, ale nie mogłem być, bo byłem poza terenem nawet gminy w tym czasie. A tak to no przecież w poprzednich latach to było, że takie jak spółka czy takie inne oddziały wspomagające to były informowane na bieżąco. No, zadziałał pan i dziękuję bardzo za spotkanie. I co do funduszy i tych 20 tysięcy planowanych na ten rok, proszę państwa, to nie są moje i spółki w pieniądze, raz, a drugie to są działalność do rolników i innych korzystających, nie tylko rolnicy z tych funduszy. Żeby to zrealizować, my musimy zrobić dokumentację, zresztą pani skarbnik wie i nas tam nieraz trenuje, jak to zrobić. Czy dokładnie musimy jeszcze, spółka wodna musi mieć niewielki wkład, ale musi mieć, bo nie mówiąc już o marszałku, gdzie 50% musimy mieć wkładu. Wojewoda nam jak w zeszłym roku naplanowane 70 ponad tysięcy do 30 tam z groszami, ze względu, że za niski wkład spółki, a spółka my tu wszyscy jak siedzimy, tak mi się wydaje, bo większość ma jakie takie grunty. I te składki nie wystarczają. No w tym roku przy, jak to się mówi, żeby istnieć 2 złote została podniesiona stawka, żeby w ogóle wojewoda mógł wejrzeć, że coś my tam z naszej strony dokładamy. Nie ma szansy. My musimy mieć pieniądze na dopłatę. Każdy pieniądz, czy to od starosty, marszałka, wojewody, jest opisany na jaki rów, na jakie szczegóły. I to nie jest tak, że Pałucki se weźmie z kieszeni i wyda gdziekolwiek te pieniążki, tylko my musimy się rozliczyć i do metra. Uczestniczą w tym przedstawiciele Rady Spółki Wodnej, bo jest takie coś. Chociaż w tym roku mogę tylko powiedzieć, że przy okazji wyborów sołtysów, to zawczasu już mówię, będą realizowane, bo to według starych jeszcze, starych przepisów prawa wodnego raz na 10 lat mogą się zmienić, powinni się zmienić, albo mogą się zmienić, albo ktoś umrze. Są 2 sołectwa, gdzie na dzisiejszy czas nie ma, no to zastępują sołtysi. Jeden jest zawsze obecny, a drugi nie zawsze, ale to już nie ode mnie. A żeby organizować zebranie, to zresztą każdy tutaj siedzący i sołtysi wiedzą, jak to jest, że może przyjść sołtys i zainteresowany. To nie jest takie proste, ale to będzie teraz okazja. Następnie, żeby jakiekolwiek pieniądze dostać, tak jak wspomniałem, trzeba mieć swoje. A my jesteśmy spółką. Ile mamy na dzisiejszy dzień zadłużenia u ludzi, gdzie zostały wysłane takie ponaglenia przesądowe, iluś tam już zapłaciło. Są jeszcze inna grupa, która jest do Krajowego Rejestru Długów wysłana. Też się budzą ludzie. Szkoda, bo to pracuje na szkodę naszą, bo my w tym roku mamy 81% ściągalności, a wojewoda żąda sobie 80%. No to ledwo tak
się chwycić. I od tych właśnie i składek, i ściągalności, a wykonać można tyle, na ile się ma pieniądze. Każdy teraz wie, że były podwyżki tej najniższej pensji. My korzystamy z biura pracy. Szkoda, bo szkoda i tych ludzi, i jak nam dają, jak to się mówi, z przydziału, to nieraz trzeba by było popłakać. I... Dziękuję panu bardzo, ale do konkretów proszę. Dziękuję za miłe... Aha, jeszcze o tym... Sekundę, mogę wejść słowem? No. Dziękuję za miłe słowa w stosunku do mojej osoby, pana przewodniczącego, wszystkich radnych. Dziękuję tej pani, co tam panu prowadzi, bo naprawdę ambitna kobieta, nie wiem czy dziewczyna, możliwe, ale po prostu reaguje na wszystkie odzwierciedlenia w terenie. Także jestem jej wdzięczny. Ale nie odpowiedział pan na pytanie. Te 20 tysięcy złotych na co ma iść? Na konserwację rowów. Jest dokumentacja, wyznaczone są rowy. No dobrze, ale jaki odcinek, gdzie ten rów jest? No nie, na bieżąco w tej chwili nie ma, no to trzeba przyjść. Spotkamy się, wie pan co, panie Franciszku, spotkamy się w następnej sesji czy komisji, obojętnie, nie wiem czy ja będę radnym, czy nie będę, z sołtysem jeszcze trochę będę. I bym prosił, żeby pan się przygotował na to. Więcej w temacie nie mówię. Można tak zrobić? Umawiamy się? Możemy, bo no to nie jest żadny jakiś wstyd czy coś takiego. No, ja nie mówię o tym, żeby pan się wstydził po prostu swojej wykonywania pracy. Bo a pan jest... mówi o przedstawiciela. Ja przedstawicielem spółki wodnej rozmawiam. Zebrań nie ma, bo jest COVID. Zebrań nie ma, bo wojna w Ukrainie. No blisko nas, ja rozumiem. No wszystko rozumiem, ale miejcie ten kontakt z rolnikami. Ja nie mówię w własnym imieniu, tylko w imieniu rolników. No którzy właśnie. Po prostu nalegają. Zasypany rów. Wie pan co, no naprawdę, no nie chcę w tym temacie dużo mówić, bo pan doskonale sytuację wie. W ten dzień, co był zasypywany, to pana informowano. Mieszkańcy informowali. Nie wiem, dlaczego pan nie zareagował. Dziękuję, wszystko w temacie więcej. Rozmawiamy po prostu, pan się przygotuje na to i porozmawiamy w następnym miesiącu. Panie radny, za to wszystko to odpowiada gmina i pracownicy gminy i są przedstawiciele, którzy robią odbiory. Ja wniosek robię, a czy te pieniądze zostaną zrealizowane, no w tej chwili się cieszę, że chyba będą. A jeszcze do tego tematu przepustu, to jest taka sprawa, że pan by wciągnął w tę sprawę i kosztowo, i karnie gminę, bo to gmina zleciła nam, bo jakoś tak spółka, tamta spółka po prostu nie mieli czasu czy coś takiego. I każdy przepust nowy powinien być zgłoszony i zrobiona dokumentacja. I by nie kosztowało, no nie wiem dzisiaj ile to kosztowało, na pewno nie tyle, co by sobie pan życzył, ale na drugi raz, jeżeli będzie pan sobie takie życzenia miał, to składać do gminy. My tylko wykonali tę robotę i żeby właśnie się nie zasypywało, to są po prostu te rury dłuższe niż były, bo były tam przepust 3-metrowy, jest 6-metrowy i nic się nie stanie. Także panie radny, pan trochę przesadza albo za dużo chce. Bo pan już kiedyś mnie tak nawracał, już i parę lat panu tym, nawracał. No, ale nie w tym temacie. Przepraszam, ale po kolei. Wchodzę z tego względu, że pan tutaj opiera się o pana wójta i pracowników. Na pan wójt dokładnie nie wiedział, pracownicy wiedzieli i zlecili panu, nie wiem czy komu, ale chyba panu, bo pan to wykonał. No i pan tutaj się opiera o jakieś fakty niedokonane, że ja mam zawsze pretensje? O co ja mam pretensje? O to, że było zlecone zadanie wykonane bardzo dobrze. Do tego dążymy. Na drugi raz najpierw niech pan na dole się zapyta, jak to było zrobione, a później krzyczy pan na cały teren, bo za takie właśnie coś, i to idzie w eter, to ktoś może za to zapłacić, bo się nie wywiązał względem Wód Polskich. A oni są takie, nie wiem czemu, bo nowy twór powstał, chce się wykazywać. Nie może, o tak jak pan mówisz, rów zasypany, my przecież od samego początku podali do Wód Polskich, bo nie możemy, bo my w pewnym momencie nie możemy tego robić. No i robią oni to, co robią, a pan się ślizgona, że to ja.
Ale proszę, jak panie radny, to nie jest, jak... zgani, to nie jest temat na tą sesję. Te 20 tysięcy ja będę za dotacją do pańskiej spółki. Nie wiem, co pan za to wykona, bo odpowiedzi nie uzyskałem. I podejmuję decyzję w ciemne, to jak 13 radnych, to samo jest w tym temacie. A to są środki publiczne, rozumiemy się w temacie. Że kiedyś tak pan mówi, że było, ale nie będzie. Naprawdę no nie, nie będzie. Będzie. No nie panie, będzie. Panie radny, dobrze, przepraszam. Niech idzie pan do pani skarbnik, sobie w książki tam zobaczy, gdzie co ma być robione i gdzie spokój, a nie pan tutaj... Dobrze, panie Franku, dziękuję. A panie Jurku, tutaj pan Franek niedługo będzie do zebrania sołeckie, wtedy można porozmawiać. Na ten temat. Panie przewodniczący. Bo teraz akurat rozegrała się dyskusja, dyskusja mamy w pół 14. Mógł pan się wtedy spytać, wtedy można było rozmawiać. Dobrze, panie Jurku, dziękuję. Odbieram głos. Proszę o głosowanie. Proszę państwa radnych o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Uchwała nr 63/378/2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami. Tu może bym poprosił pana Mikołaja króciutko. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy jest zobowiązana przyjąć w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Jeziora Wielkie. Projekt programu przekazano zgodnie z ustawodawstwem do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na terenie gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Jezioro Wielkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 63/379/2024 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Proszę bardzo. Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej funduszem, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, uchwała o niewyrażeniu zgody ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. W gminie Jeziora Wielkie, w której funkcjonują 22 sołectwa, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Mając na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody, zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok byłoby utrudnieniem dla realizacji podstawowych zadań gminy. Za celowe uważa się wspieranie i upowszechniania idei samorządowej, tym samym mimo niewyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2025 rok będą ponoszone wydatki na rzecz poszczególnych wsi zgodnie z faktycznymi potrzebami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Jurku. Jeśli można, moje zdanie państwo znacie, jestem po prostu przeciw z tego względu, że respektujemy konstytucję, ustawy, porozumienia międzynarodowe, rozporządzenia i ten fundusz sołecki, który tutaj, motywacja jest taka, jak to pan przeczytał, do samorządności. No niestety, ale skoro państwo nie chcecie ustalić funduszu sołeckiego, pańska wola. Ja wypowiadam się w imieniu sołtysów. Przed sesją rozmawiałem tutaj z panami sołtysami, przepraszam, z panami
są za. Dziękuję uprzejmie, wszystko w temacie. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 1 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 5. Uchwała nr 63/380/2024 w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Proszę bardzo, panie Mikołaju. Podczas przeprowadzonego przeglądu drzewostanu stwierdzono, że drzewo gatunku robinia akacjowa ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie rozporządzenia nr 11/91 wojewody bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego jest uszkodzona, ma widoczny posusz w koronie drzewa, pień drzewa pusty w środku, a także nie rokuje szans na przeżycie. Drzewo utraciło wartość przyrodniczą, dla której zostało objęte ochroną prawną. Ponadto drzewo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób oraz mienia. Zgodnie z artykułem 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takie jak pomnik przyrody, dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m.in. ze względu na utratę wartości przyrodniczej lub zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Punkt 6. Uchwała nr 63/381/2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 oraz okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Jeziora Wielkie. Proszę bardzo. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 1 i 2 ustawy Prawo wodne, Rada Gminy ma obowiązek corocznie podjęcia uchwały w sprawie umieszczenia w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje się utworzyć kąpielisko, oraz wyznaczenia sezonu kąpielowego na wyznaczonym obszarze. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami artykułu 37 ustęp 3 wyżej wymienionej ustawy, organizator kąpieliska co roku zobowiązany jest do dnia 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy przedłożyć wójtowi wniosek o ujęcie kąpieliska w przedmiotowym wykazie. Uchwałę zgodnie z ustawowymi zapisami należy podjąć do dnia 20 maja bieżącego roku. Biorąc pod uwagę powyższe, wójt gminy Jezioro Wielkie przygotował projekt uchwały w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2024 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad Jeziorem Ostrowskim w Przyjezierzu gminy Jezioro Wielkie oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze. Projekt uchwały zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy został podany do publicznej wiadomości w dniu 12 stycznia 2024 roku na okres nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 12 wyżej wymienionej ustawy projekt uchwały przesłano również do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Bydgoszczy, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 7. Uchwała nr 63/382/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych działek nr 104/2, 104/4, 104/5 położonych w miejscowości Kożuszkowo-Pomiany stanowiących własność gminy Jeziora Wielkie. Proszę bardzo. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem TK, tereny kolejowe. Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Powyższe nieruchomości przylegają bezpośrednio do nieruchomości numer 113 przez 3, 113 przez 6, 50 przez 1 oraz do drogi powiatowej oznaczonej numer 2458C. Sprzedaż nieruchomości numer 104 przez 2, 104 przez 4, 104 przez 5 umożliwi pozyskanie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dla wyżej wymienionej nieruchomości. Strony zainteresowane nabyciem działek złożyły stosowny wniosek o nabycie nieruchomości. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia procedury sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Uchwała nr 63 przez 383 przez 2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń w budynku wielolokatorowym nr 31 położonym w miejscowości Jeziora Wielkie stanowiących własność gminy Jeziora Wielkie. Proszę bardzo, panie Mikołaju. Przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne numer 4, numer 5 i 6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i w części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. W budynku zlokalizowanych jest 6 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia przynależne. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 406 przez 1 o powierzchni 282 m², oznaczona symbolem B, zapisana jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość nie jest aktualnie objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Powyższe lokale są objęte, są obecnie niewykorzystywane i celowo jest ich zbycie. Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 9. Uchwała nr 63 przez 384 przez 2024 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych. To bym chciał przeczytać uzasadnienie właśnie do tej uchwały. Do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich wpłynęła petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku przewodniczący Rady Gminy przekazał przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Wnoszący petycję postuluje o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymywać w jak największym stopniu. Ponadto wynosi o zaplanowanie wdrożeń, szkoleń i audytów w tym zakresie. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 marca 2024 roku dokonała analizy złożonej petycji i ustaliła, co następuje. Petycja nie zasługuje na uwzględnienie wobec braku w obowiązującym porządku prawa przepisów nakładających na organy gminy obowiązków będących przedmiotem petycji. Wybory samorządowe to zadanie zlecone dla gminy, natomiast kwestia dotyczących działań na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach uregulowana została w artykule 37a, 37g ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Szkolenia i audyty nie są w tym zakresie prowadzone ani planowane.
Wobec powyższego w zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy w Jeziorach Wielkich uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 10. Uchwała nr 63/385/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy. Do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich wpłynęła petycja w sprawie dotyczącej wykonania rekonesansu w obszarze związanych z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku przewodniczący Rady Gminy przekazał przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W petycji postuluje się o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcanie potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy. Tak, aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze artykułu 7 ustawy 1 punkt 18 ustawy o samorządzie gminnym były wykonywane zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez wnioskodawcę i w powołanych na wstępie protokole pokontrolnym NIK. Po dokonaniu analizy komisja ustaliła, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Organ dostrzega starania wnioskodawcy na rzecz prowadzenia efektywnej promocji gminy w gminach, w której podstawą byłoby przemyślane strategie i konkretny plan działania. Zadania z zakresu promocji gminy realizują komórki organizacyjne znajdujące się w strukturze tutejszego urzędu, jak również jednostki organizacyjne gminy, bez wyraźnie wyodrębionego stanowiska do spraw promocji. Niestety nasza gmina, gmina Jeziora Wielkie nie dysponuje wystarczającymi środkami na promocję, aby wprowadzić strategię czy plan działania w celu zwiększenia efektywności promocji w gminie. W związku z powyższym Rada Gminy w Jeziorach Wielkich po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg i Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 1 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Aneta. Pytanie do Pana Radnego Cisielczyka, bo Pan Starosta nam tutaj mówił o planach w przyszłym roku, jakie nas czekają, jakie remonty dróg. Niektórych dróg nie ma w budżecie powiatu. I jeżeli na przykład nie będziemy mieli swoich radnych, nie daj Boże, to co, to te inwestycje mogą być niezrobione, te drogi? I niech nam jeszcze Pan powie, jakie inwestycje zostały zrobione przez tą Pana kadencję w naszej gminie, bo Pan Starosta mówił tak ogólnie. Myślę, że współpraca układała się dobrze z naszym starostą, tak, Panie Cisielczyk? Trochę opada ten. Dzień dobry, chciałem powitać Państwa serdecznie. Może odpowiem na to pytanie. Jeśli chodzi o współpracę ze starostami, to muszę powiedzieć, że współpraca z pierwszym starostą, który prawie 2 lata był starostą, z panem Bartoszem Nowackim, odbywała się w sposób bardzo dobry. Szanowni Państwo, już w pierwszym roku, gdy był jeszcze starostą pan Bartosz Nowacki, udało nam się, tutaj mówię, teraz chciałbym się odnieść tylko do naszej gminy Jeziora Wielkie, nie do pozostałych gmin, bo to by było za długo, by trwało. Zostały zrobione najważniejsze odcinki najbardziej zniszczonych dróg w naszej gminie. Najbardziej zniszczoną drogą, przypominacie sobie Państwo, w naszej gminie była droga Nowa Wieś Strzelno. To był już taki odcinek, że po prostu już nie można było jechać tą drogą. Za
pana Bartosza Nowackiego, starosty, ten odcinek został zrobiony. Drugim odcinkiem, który został zrobiony też jeszcze za kadencji pana starosty Bartosza Nowackiego, został zrobiony odcinek 2 kilometrów bodajże Nowa Wieś przy Jeziorze. Tak. To były dwa odcinki, które były bardzo zniszczone i później z takich krótszych odcinków, która była bardzo zniszczona droga też za kadencji pana Bartosza Nowackiego, została zrobiona droga Siedlimowo wraz ze schodnikiem tutaj przy współpracy z gminą Jeziora Wielkie. Szanowni Państwo, później zmieniły się rządy. Został starostą pan Tomasz Krzesiński. Także, Szanowni Państwo, będąc radnym, aby jak najwięcej zdziałać dla społeczności gminy Jeziora Wielkie, trzeba współpracować z wszystkimi starostami czy z wszystkimi radnymi. Z panem Tomaszem Krzysińskim współpraca też się odbywała bardzo dobrze, także złego słowa nie mogę powiedzieć ani na jednego starosta, ani na drugiego starostę, bo Szanowni Państwo, widzicie, że udało się bardzo dużo tych dróg zrobić. To ewenement, bo powiedzmy przez całe, chyba bodajże, nie chcę już teraz się pomylić, ale bodajże ten 20 lat funkcjonowania, ponad 20 lat funkcjonowania powiatu, nigdy tyle się nie zadziałało w naszej gminie jak teraz. Szanowni Państwo, pan Tomasz Krzysiński zapomniał wspomnieć o długich odcinkach, bo długie odcinki jeszcze były zrobione krzywe kolano-włostowo, który ten odcinek, jeszcze kawałeczek został do zrobienia, będzie realizacja w tym roku. Został odcinek jeszcze zrobiony, też długi odcinek Jeziora Wielkie Kościeżki. To jest też droga, to jest z tamtego końca nadgoplańskiego do samej gminy. To jest bardzo dobra rzecz, bo też była bardzo zniszczona droga. Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że te środki, te inwestycje, które zostały zrealizowane w naszej gminie, w naszym powiecie, to prawie większość środków z Polskiego Ładu, tak wspomniał pan radny Burzyński. To jest prawda, naprawdę prawie 100% środków to jest z Polskiego Ładu. Nie wiadomo, teraz się zanosi, że tych środków nie będzie. Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że teraz zostały zrobione jeszcze kilka projektów na drogę, bo pan starosta też nie wspomniał o drodze Wójcin Koruszkowo-Kuśnierz. Ta droga będzie zrobiona, to jest duży też odcinek. Już projekt jest zrobiony, będzie w realizacji, ale to wszystko z Polskiego Ładu. Musicie sobie to wziąć pod uwagę. Nie było środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nie wiadomo, czy teraz będą w ogóle środki, bo te realizacje i te drogi, które mają być zrobione, to też będą jeszcze te pozostałości tych środków. Kolejne kadencje to oby były, ale jak na razie to z tego, co ja się dowiadywałem, na razie nic nie jest zaplanowane. Szanowni Państwo, następny długi odcinek, już projekt też zrobiony, Siedlimowo-Nożyczyn Jeziora Wielkie. Kolejny długi odcinek. Szanowni Państwo, bardzo droga zniszczona Lenartowo, w Lenartowie projekt. Szanowni Państwo, kolejny projekt, żebym nie zapomniał, Wójcin Kownaty. Naprawdę, Szanowni Państwo, dwóch radnych powiatowych, jak teraz mamy taką sytuację w naszej gminie. To jest wielkie osiągnięcie, chyba nie było nigdy takiego osiągnięcia. Szanowni Państwo, musicie sobie przypomnieć, że w poprzedniej kadencji było bodajże czterech radnych i praktycznie ja byłem też radnym wtedy gminny, był tylko kilometr drogi zrobiony. No to macie sami porównanie, jak jest. Szanowni Państwo, co mam jeszcze dodać? No, mamy teraz dziwną sytuację, troszeczkę może nawiążę też do wyborów, bo mamy, w historii nie było nigdy 20 chyba bodajże 9 kandydatów do powiatu z naszego okręgu wyborczego. Także może dojść do takiej sytuacji, że w ogóle nie będziemy mieli przedstawiciela do powiatu z naszej gminy, bo głosy tak się podzielą, a mamy mniej kandydatów w gminie Dąbrowie, a my mamy z Dąbrową okręg wyborczy i może taka być sytuacja, że będą radni tylko z Dąbrowy wybrani. Także co mam powiedzieć? No, Szanowni Państwo, no, głosujcie po prostu tak, jak uważacie, ale przemyślanie,
bo to robimy, żeby nasza gmina też nie była 4 lata, czy tam kadencję, czy do tyłu, bo to też tak może być. Szanowni Państwo, na koniec może jeszcze powiem, że w tym okresie świątecznym chciałbym Państwu życzyć dużo spokoju i zdrowia, bo to jest potrzebne. I mniej nerwów, bo ja wiem, że teraz jest ten wyborczy boom, nerwy dla radnych, dla burmistrzów, radnych powiatowych, sejmików i tak dalej. To niepotrzebne są nerwy. Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że też to się może odbić na zdrowiu, bo w moim przypadku akurat się odbiło na zdrowiu i to dość poważnie. Więc jak najmniej tych nerwów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Jurku. Dziękuję, Panie Radny, za szczerą wypowiedź. Co dodać? Dziękowałem Panu Starostwie, Zarządowi, również Panu. No, życzę powodzenia w wyborach, tak jak Pan wspomniał, żeby tych dwóch radnych co najmniej z terenów gminy Jeziora Wielkie zostało po prostu ulokowanych w strukturach powiatowych. Życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim. To mi się przyda, naprawdę. No i dobrego wyniku w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Panie Radny, życzę wszystkiego dobrego, żeby Pan przyszedł w tą kadencję w następnych wyborach, bo pamiętam, jak przyszedł Pan i powiedział, że nie spocznie Pan, dopóki nie zrobi nam tej drogi w Siedlimowie. Także dziękuję i mam nadzieję, że jak Pan zostanie radnym, też będzie miał swoje ambicje i powie, że coś tam będzie zrobione i będzie zrobione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i to jest na mnie największa największe zadowolenie, że Państwo to doceniacie, bo naprawdę, Szanowni Państwo, być radnym powiatowym i nie być radnym jednocześnie w zarządzie, bo ja nie byłem ani jednej kadencji za tamtego poprzedniego starosty Bartosza Nowackiego w zarządzie, ani za aktualnego starosty w zarządzie i tak dużo wywalczyć dla naszej gminy, to było ciężko, naprawdę ciężko. Ktoś powiedział, że trzeba iść na układy, na inne rzeczy. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć tutaj szczerze, dostałem propozycję 3 razy, żeby być wicestarostą. Odmówiłem, chciałem być niezależny. Ja jestem osobą, która jest niezależna finansowo, nie potrzebuję pracy, ani pracą, nic, niczym nie można mnie przekupić. Ja przyszedłem do powiatu tylko, żeby walczyć o naszą gminę, bo nasza gmina mnie wybierała. Fakt, że dostałem jeszcze 10 głosów z gminy Dąbrowy i walczę nie tylko naszą gminę, bo Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że jeśli ktoś jest radnym z danej miejscowości, to nie walczy tylko o daną miejscowość, tylko musi walczyć też o całą gminę czy cały powiat i wszystkie inwestycje, które były proponowane w ten dobry sposób, to naprawdę walczyłem, podnosiłem rękę, dałem swoje poparcie, żeby tylko były zrealizowane, bo Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że my pewne rzeczy robimy nawet w innych gminach, czyli mówię tutaj na przykład gmina Mogilno czy Strzelno, też dojeżdżamy tymi drogami, też korzystamy z tych szpitali, bo nie daj Boże jakieś choroby czy innej przykrej przykrego zdarzenia, będziemy jechali do szpitala w Strzelnie czy w Mogilnie, te placówki zostały też wyremontowane. Musimy powiedzieć tutaj też, że szpital w Mogilnie został skończony, ukończony. Nowy szpital, stara część szpitala też została wyremontowana. Szpital w Strzelnie pięknieje. Tak już, Szanowni Państwo, no wszystko to robimy tylko dla Państwa. Po prostu my tego sobie nie zabierzemy, tych dróg sobie nie zabierzemy, tych szpitali sobie nie zabierzemy sami dla siebie, tylko robimy dla Państwa. Jeszcze raz Państwu mocno, mocno dziękuję za zaufanie, że zaufaliście osobom, którzy chcą, którzy działają, którzy chcą robić dla tej gminy i przy wyborach wybierajcie, nie mówię, że na moją osobę, ale wybierajcie osoby, które naprawdę chcą robić dla tej gminy, a nie chcą iść na układy, bo chyba to nic nie daje. Tak mi się wydaje, że w naszej gminie zostało tak dużo zrealizowanych i nie musiałem iść na żadne układy. Także myślę, że jestem zadowolony i przynajmniej mogę godnie spojrzeć w twarz wyborcom i powiedzieć, że zrealizowałem
dużo rzeczy, które nawet nie planowałem, że będzie jeszcze tyle projektów zrobione i tak dalej. Szanowni Państwo, naprawdę musimy podziękować, że były takie programy, że jeszcze ten Polski Ład, bo to praktycznie tak jak wspomniałem, prawie 100% tych inwestycji to jest Polskiego Ładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Państwu radnym i wójtowi życzę też powodzenia w kolejnych wyborach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa by chciał zabrać głos? Nie widzę. Tutaj chciałbym życzyć Państwu radnym, Panu wójtowi, zaproszonym gościom administracji Urzędu Gminy zdrowych, spokojnych świąt, smacznego jajka, wesołego Alleluja, no i zdrówka. To jest najważniejsze. Oj, dyngusu, tak, bo to jest zapomniana tradycja nasza. Dobrze. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu 18. Zakończenie sesji. Zamykam 63. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.